Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie spotykamy się znowu w tym samym gronie jak w ostatnim odcinku. Dzisiaj nagramy taki trochę freestyle'owy odcinek, ponieważ bardzo dobrze nam się ostatnio rozmawiało, postanowiliśmy się spotkać jeszcze raz. Jest z nami znowu Łukasz, prowadzący fanpage Życie jak w Paleolicie. Darek, prowadzący Laksza Jogę, dobrze to powiedziałem? Który jest w tej Tuż chwili... przed lotem do Tybetu. Czekaj, jesteś teraz w Tybecie czy w Nepalu? Bo nie już. Nie, za 2 dni lecę, więc nie będzie ze mną kontaktu raczej. Dobrze, dobrze. I Paweł Chrul, który prowadzi klub hebrajski między innymi. Hej, cześć, przywitasz się? Cześć, cześć wszystkim. Dobra, dobra, no to jesteśmy, zaczynamy. Mamy bardzo ciekawe tematy, są bardzo różnorodne. Zacznijmy może od rytuałów pogrzebowych i składania ofiar. To jest temat, który zaproponował Darek, którego nie poruszyliśmy ostatnio, który jest bardzo ciekawy. O co w tym chodzi generalnie? Czy to się odbywa w Nepalu, tam gdzie jesteś? Czy to jest jakaś praktyka, której byłeś świadkiem? Pogrzeby? Zacznijmy od pogrzebów, bo to jest bardziej, że tak powiem, lekki temat. Ogólnie temat trochę wypłynął tutaj podczas rozmów z Łukaszem, kiedy właśnie mu tam wspominałem o paru oczywistych rzeczach, a tu się okazało, że to wcale nie jest takie oczywiste. Generalnie tutaj mamy 4 rodzaje pogrzebu. Oczywiście wiele zależy od grupy etnicznej, od konkretnej linii przekazu, od konkretnej tradycji, ale tak uogólniając mamy 4 rodzaje pogrzebu. Ale poczekaj, jest... mówimy o Nepalu. O Nepalu, tak, mówimy o Nepalu. Mamy 4 rodzaje pogrzebu. Pierwszy pogrzeb to jest, każdy jest związany z innym żywiołem. Pierwszy to jest ziemny, czyli taki, który znamy także tutaj z Europy. Drugi to jest ogniowy, który również jest nam znany, aczkolwiek tutaj może on przybierać różne formy takie niestandardowe. Później mamy pochówek wodny i pochówek powietrzny. No i jak zapewne się domyślam, ten pochówek powietrzny wzbudza tutaj największe emocje na zachodzie, ze względu na to, że pochówek powietrzny to jest technicznie rzecz biorąc, zwłoki są ćwiartowane i podarowywane sępom. Natomiast kurczę, w przypadku ja miałem w głowie, że oni spalają zwłoki i wiesz, rozsypują popioły, ale o tych sępach to myślałem, że to już jakieś pradawne coś, to się odbywa w tej chwili. W przypadku pochówku ogniowego też czasem zwłoki są ćwiartowane, kiedy są regiony, gdzie nie ma drewna na przykład. W wielu przypadkach jest tak, że jest konkretna wyrocznia i ta wyrocznia mówi, po ilu dniach ma być pochówek oraz jakiego rodzaju ma być pochówek. W przypadku rozsypywania prochów to często jest tak, że jak jest pochówek ogniowy, to czasami jest tak, że te prochy są na przykład wrzucane do rzeki. Ale tutaj no też trzeba wziąć pod uwagę, że wiele zależy od mniejszości etnicznej i od tych lokalnych zwyczajów. Natomiast no, ja miałem okazję być świadkiem pochówku właśnie ogniowego, to z racji tego, że to był teren taki wysokogórski, tam nie bardzo było drewno, więc trzeba było to ciało wcześniej odpowiednio poćwiartować, właśnie po to, żeby łatwo się dało je spalić. Natomiast czasami też, bo akurat w przypadku Nepalu to jakby jest możliwe zrobienie każdego rodzaju pochówku, zazwyczaj. Natomiast w tych wyższych partiach górskich, jeżeli już zahaczamy o Tybet, to często jest to kwestia też po prostu warunków, bo to są często tereny skaliste, więc no pochówek ziemny raczej nie wchodzi w grę, bo nie ma za bardzo gdzie pochować takiej osoby. Jeżeli znajdzie już się trochę ziemi takiej właściwej, to jest po prostu pole uprawne i wykorzystuje się każdy kawałek takiej ziemi miękkiej, żeby po prostu móc jakoś tam przeżyć. Dalej, tam nie ma zbyt głębokich rzek, więc taki pochówek wodny również nie ma za bardzo miejsca na taki pochówek. No i tam za bardzo nie ma drzew, więc również takiego ciała nie da się za bardzo spalić. Więc czasami jest to właśnie forma, w niektórych regionach jest to kwestia wyroczni i po prostu rytuału i tradycji, ale w niektórych regionach jest to po prostu kwestia
warunków, w którym żyją dane osoby. Czym jest wyrocznia? Tutaj to zależy znowu od tradycji. To może być konkretny mnich, to może być mnich buddyjski, to może być mnich Bonpo, to może być szaman Dzakri, więc to już zależy od osoby. Nie? No ale w każdym razie ta wyrocznia to też znowu, to jest mocno zależne od tradycji, od mniejszości etnicznej. To może być osoba, która wróży z konkretnych elementów, na przykład z kamieni. To może być osoba, która wprowadza się w trans, więc to różnie z tą wyrocznią. No dobrze, a chciałem się zapytać, bo tutaj wspomniałeś o pochówku powietrznym, gdzie ćwiartuje się ciało i jak rozumiem daje na żer ptakom. Czy ty kojarzysz, jak to wygląda na takiej zasadzie, czy te ptaki przylatują tak bezproblemowo, czy to na przykład leży na powietrzu przez kilka dni, zanim zostanie To jest pochłonięte? raczej w wyższych partiach. Tutaj, gdzie ja jestem, to raczej tych pochówków powietrznych się nie robi i nawet ludzie tutaj, co mieszkają, bo ja obecnie jestem w Dolinie Katmandu, czyli to jest raczej taka nizina, nie? Też, jak na Nepal, tutaj ludzie, co mieszkają, oni nawet nie bardzo kojarzą ten pochówek powietrzny, więc to raczej w tych wyższych partiach, takich wyższych górskich partiach, już tak bardziej w stronę Tybetu, nie? Natomiast no, to są miejsca, gdzie te sępy zazwyczaj są, te ptaki zazwyczaj są i one po prostu, wydaje mi się, że też mogą być nawet już jakoś tam nauczone lub przyzwyczajone, że w tych miejscach one mogą znaleźć pożywienie. Natomiast tak odnosząc się do innego regionu, bo pochówki powietrzne robią też Zaratusztrianie, irańscy Zaratusztrianie. I u nich jest problem, bo tam właśnie, czy na terenie Iranu, czy w Indiach, gdzie oni teraz mieszkają, tam za bardzo tych ptaków nie ma, więc stosuje się wytapiarki, czyli robi się coś w rodzaju szkła powiększającego, żeby po prostu słońce to ciało wysuszyło do kości. Ale to już inny region i tak bardziej w ramach ciekawostki. No ja chciałem zapytać, że nie zawsze te ptaki są niezbędne do pochówku powietrznego. Dobrze, a dlaczego? Dlaczego nie zakopać w ziemi tak, jak my to robimy? Znaczy, no, tak jak mówiłem, jeżeli mamy miejsce, gdzie jest po prostu skalista gleba, no to nie da się za bardzo zakopać, zwłaszcza jeżeli nie mamy zaawansowanych narzędzi. Ewentualnie, jeżeli mamy tereny, gdzie jest bardzo mało ziemi pod uprawę, no to też znowu nie bardzo jest możliwość wykorzystania takiego. Natomiast na tych terenach bardziej nizinnych, no to raczej właśnie stosuje się pochówek ogniowy, bo też ogień kojarzy się z oczyszczeniem. Tak jak są na przykład te ofiary ogniowe, agnihotry, właśnie używa się ognia do oczyszczania. Tak samo właśnie mówi się, że kiedy ogień trawi ciało, to też w jakiś tam stopniu oczyszcza te dusze, więc tutaj też jest już taki element typowo wierzeniowy odnośnie ognia, że raczej na tych terenach, gdzie jest możliwy pochówek ziemny, jest też możliwy pochówek ogniowy, więc raczej będzie preferowany ten ogniowy. Aczkolwiek czasami pochówek ziemny tutaj też się zdarza. A co z wrzucaniem ciał do rzeki, do jakiegoś Gangesu? Czy to jest w ogóle praktykowane gdziekolwiek? Bo ja teraz tak sobie głośno myślę i zacząłem się zastanawiać, czy to też jest jakaś praktyka? Znaczy tutaj jak się pójdzie na przykład do Pashupati Nath, to jest taki ogromny kompleks świątynny poświęcony Panu Siwie, największy na świecie, bardzo podobny do Varanasi w Indiach. Tam w środek też przypływa właśnie święta rzeka, tylko że tutaj akurat w Nepalu raczej robi się tak, że to ciało się spala i do rzeki wrzuca się pozostałości, czyli do takiej jakiejś prochy, ewentualnie resztki. Zresztą ta rzeka jest trochę zbyt mała. Mi się wydaje, że technicznie to jest takie, mogłoby się po prostu zakorkować. Natomiast jeżeli chodzi o wrzucanie do Gangi, to zazwyczaj wrzuca się tam ciała osób, których uważa się za świętych albo jakichś takich szlachetnych, czyli takich, które nie wymagają oczyszczenia, bo tak jak mówiliśmy, ogień oczyszcza, więc jeżeli na przykład jest jakiś asceta, jakiś sadhu, albo jakiś tam zacny, szanowany bramin, to jego można wrzucić w całości, ale zazwyczaj takich ciał, całych ciał tam się nie wrzuca. Też myślę, że między innymi z powodów czysto technicznych, że no, to są ludne miejsca, więc... Aczkolwiek, no, jeżeli ktoś ma szczęście, tak, w cudzysłowie szczęście, to
myślę, że może się zdarzyć, że gdzieś tam coś tam komuś wypłynie. Pawle, czy ty mógłbyś nam teraz przybliżyć tajemniczy świat Żydów i to, jak u nich ceremonie pochówku przebiegają i jak się różnią od naszych? Pawle, nie słyszymy. Coś jest nie tak z Na mikrofonem. pewno już tutaj nie będzie tak dużej różnicy jak w przypadku, powiedzmy, chrześcijańskich zwyczajów i tutaj buddyjskich, czy też na przykład hinduskich, gdyż to są znacznie bardzo odrębne kręgi kulturowe, prawda? Historia biegła zupełnie innymi torami. Natomiast tutaj rzeczywiście judaizm wpłynął na chrześcijaństwo, choćby dlatego, skąd się wzięło chrześcijaństwo. Więc te różnice będą przede wszystkim polegać też na takim pewnym uporządkowaniu tego, jak przebiega pochówek żydowski, pogrzeby żydowskie. I wszystkie te rzeczy są też dokładnie wyliczone, ile co ma trwać, żałoba i tak dalej. Są też pewne określone rytuały, jak na przykład rozdzieranie szat, więc pewne elementy są już tak od razu wyznaczone przez kulturę i to już nie ma tak dużo miejsca na takie kształtowanie się oddolnie, że ktoś ma inny pomysł, tak, że zupełnie inaczej to przebiegnie. Też Dobra, na ale przykład w przypadku. pytanie tak bardzo ogólne. Generalnie chowamy w ziemi, kremacja jest u Żydów? A, to jest ten element rzeczywiście istotny, że no, kremacja się nie dokonuje, jest akurat no, zakazana. Po prostu się grzebie w ziemi, tak? I też jest taki mit, że Żydów się chowa w kuckach. Gdzieś to często słyszę, jak ludzie się pytają też mnie, jak prowadzę konto klub hebrajski, czy to prawda. No nie jest to prawda. Też bardzo ważnym elementem, Prawda, bo który. tutaj często ludzie są w kuckach właśnie. Jak jest rytuały pogrzebowe, to oni są w pozycji embrionalnej, tak posiedzeni, posadzeni, ale skuleni, więc to nawet nie widać, że to jest ciało. O, tutaj też jest co do cmentarza żydowskiego kilka pewnych takich elementów, które są dość istotne, pewnych zasad wyznaczonych przez tradycje, przez księgi religijne. Na przykład potomkowie kapłanów, Koheni, tak na przykład Leonard Cohen ma nazwisko, które już na to wskazuje, oni nie mogą wchodzić na teren cmentarza, bo wówczas następuje pewnego rodzaju zanieczyszczenie, bo jest wtedy kontakt z ciałem, ze zwłokami w jakiś sposób. Więc koni też nie mogą jako kapłani, potomkowie kapłanów, chociaż dzisiaj nie ma świątyni, to nie pełnią za bardzo wielu funkcji, tylko na przykład składają błogosławieństwa kapłańskie, tak? Taki gest, który znajdziemy też na nagrobkach żydowskich, świadczy o tym, że to są nagrobki kohenów. Samo Poczekaj, słowo kohen. poczekaj, jak to idzie? Tak, takie W. O Coś kurczę, tak. to taki Tak, trochę trochę jak w Star Treku. jak A wrogowie to nie wolności przypadkiem, dawni. bo nie przypadkiem, bo postać, która tak robi w Star Treku, która to wprowadziła, to jest właśnie, ma pochodzenie żydowskie, tak. Jaki tutaj Tak? gest wymyślił, no to wzięła od siebie. Okej, no to Więc to bardzo ciekawe. Dobra, a chciałem jeszcze zapytać o kwestię mumifikacji, to znaczy, czy mamy mnichów, którzy tak długo medytują w pozycji, że ulegają mumifikacji za życia i nie wiem, o co w tym chodzi. A to chyba do mnie. To ja tak jeszcze tylko tak napomknę, że a propos grzebania, to często się trędowatych grzebie, bo uważa się, że oni zostali oczyszczeni za życia przez to cierpienie, którego doznali. Jakby ich karma została oczyszczona i ich nie trzeba spalać. Tak A a propos ten trąd tych tam niuansów. występuje jeszcze dość powszechnie? Jak to jest? No ja widziałem w ciągu pół roku raz jedną osobę trędowatą. Natomiast trudno mi powiedzieć, jak jest w Indiach, bo jeszcze tam nie siedziałem za długo, nie? Natomiast co mumifikacji za życia, no to już też jest znowu kwestia konkretnych ruchów religijnych. No czasami zdarza się, że były takie tradycje, gdzie faktycznie mnich nawet przyjmował pewien rodzaj trucizny, która miała go zamumifikować i ten jego proces umierania trwał określony czas, ale też na przykład w Tybecie, w Mongolii można znaleźć jaskinie, gdzie są tacy zamumifikowani mnisi i lokalna ludność uważa, że
Oni właśnie tam medytowali, tam umartwiali się tak długo, aż po prostu zostali, no zostali takimi żywymi mumiami. Natomiast, no i czasem też się zdarzają posągi, nie? W których w środku są mumie. Jest posąg Buddy, okazuje się, że w środku jest mumia. Natomiast to są mocno jakby rzeczy zależne od konkretnych linii i konkretnych tradycji w konkretnych miejscach, więc tutaj raczej nie ma jakiejś takiej reguły, ani nie ma takich konkretnych zasad, które można by powiedzieć, że coś takiego ogólnie na przykład występuje w religiach dharmicznych, czy ogólnie w buddyzmie. To raczej by trzeba było zainteresować się historią konkretnego regionu i to, co mówiliby lamowie, czy mnisi, którzy pochodzą z tego konkretnego regionu. No dobra, a jak to jest z ofiarami? Bo mieliśmy też taki punkt składanie ofiar. Czy to jest konkretnym bóstwom, nie wiem, ku czci przodków? W jakich warunkach to się odbywa? Jak sama ta procedura i jakie to są ofiary? Jakbyś to mógł przybliżyć, bo to jest ciekawe, a nie mam wyobrażenia o tym. To jest dosyć ciekawa sprawa, bo jeżeli właśnie oprzemy się na tym elemencie takim, nazwijmy to teologicznym, no to właśnie albo mamy pancasilę buddyjską, albo mamy 5 lub 10 jam w Sanatana Dharmie i tak samo Poczekaj, wiodze poczekaj, i przepraszam, bo dżinizmie. bardzo ci przerwę. Pancasila mi się kojarzy z Indonezją, tam jest, nie wiem, czy to jest partia, czy co, już zapomniałem. A, to są te ich zasady takie. Słuchaj, No tak, to co znaczy to możliwe. słowo tak w zasadzie, bo to jest z sanskrytu? Jest pięć wskazań, czyli no, zakaz krzywdzenia czujących istot, zakaz kradzenia, zakaz mówienia nieprawdy, zakaz używania środków odurzających i zakaz niewłaściwej aktywności seksualnej. Jeżeli spojrzymy na. Tak, ale to jakby się wiąże, bo jakby zarówno ta pancasila, czyli tych pięć wskazań, jak i właśnie pięć jam, czyli pancajama, możemy to nazwać też, która również brzmi podobnie, bo też opiera się na niezadawaniu cierpienia, prawdzie, braku kradzieży i tak dalej. No jakby z tych zasad wynika, że ofiary to raczej nie jest top pięć, co mogłoby występować w tego typu tradycjach. Dodatkowo jeszcze jak na przykład zagłębimy się w Yoga Sutry i w Yoga Bhashya, czyli komentarz do Yoga Sutr, a te teksty należą do tekstów śruti, czyli tekstów, upraszczając, objawionych, uznawanych za bezpośredni przekaz od bóstwa, no to tam Wiasa konkretnie podaje przykłady, zaznaczając, że ten zakaz zadawania cierpienia jest nieograniczony czasem, miejscem i okolicznościami i on tam nawet wprost wspomina, że nawet jeżeli właśnie mamy przykład składania ofiary przez kapłana, to nie może to być ofiara, która będzie czyjąś krzywdą, czyli na przykład ofiara ze zwierzęcia. Natomiast w Poczekaj, przypadku właśnie. czyli składamy, bo ja tu widzę w Wietnamie na przykład ludzie składają, robią takie ołtarzyki i tam dają chociażby jedzenie, jakieś nawet słodycze czy coś. Chociaż czy to są rzeczy po prostu coś kosztownego, coś do jedzenia? Czym są te ofiary i dla kogo się składa? Ofiary mogą być różne. Może to być kwiat, może to być ryż, może to być jakieś jedzenie. To jedzenie często albo domownicy zjadają sami, albo daje się na przykład zwierzętom. Może to być też oddanie, jak wczytamy się w Purany, czyli takie przypowieści, to tam często pojawia się taki motyw czystego oddania jako ofiary, że nawet jeżeli nie ma jakichś możliwości, powiedzmy, składania jakiejś ofiary, powiedzmy, nawet z kwiatu, no to może pojawić się właśnie ofiara z czystego oddania. Może być ofiara w postaci muzyki, na przykład dzwonka, dźwięk dzwonka, w postaci wody, wlewamy po prostu wodę do kubeczka. No to też zależy od wielu tradycji lokalnych. Natomiast właśnie to, co tutaj zdarza się w Nepalu, to są właśnie ofiary także ze zwierząt, na przykład zazwyczaj to jest kura. Natomiast zdarza się też bawół, nie mylić z krową, bo oni to rozgraniczają, bo krowa jest święta, a bawół to nie krowa. No i tutaj jest duża mieszanka różnych wpływów, różnych kultów i często mamy na przykład wpływy buddyjskie, które łączą się z lokalnym kultem przodków lub z lokalnymi
takimi różnymi wierzeniami. Jeszcze sprawa jest taka, że część ludów to są ludy górskie, które mieszkają w takich wysokich partiach, no i te ludy przez swój tryb życia są zmuszone też do spożywania mięsa czasem w dużych ilościach. Więc dla takich ludów również ofiara ze zwierzęcia nie będzie czymś takim nieetycznym lub niewłaściwym, w związku z tym, że oni po prostu kultywują chociażby ubój tych zwierząt na mięso. Przykładowo, jeżeli mamy wysokie partie gór, gdzie jest bardzo mało żyznej ziemi i po prostu ta ludność nie jest w stanie się utrzymać z rolnictwa, no to w takich miejscach jest o wiele większa szansa, że właśnie będą występować raz, że duże przyzwolenie na jedzenie mięsa, a dwa, że także przyzwolenie na składanie ofiar, na przykład ze zwierząt. Te zwierzęta często są później zjadane przez te osoby, więc jakby technicznie rzecz biorąc, no to jakby śmierć tego zwierzęcia nie jest czymś jakby dodatkowym, bo jakby to tak samo jakby rolnik w Polsce powiedzmy zabił kurę, ale zanim tę kurę zabił, to pokropiłby ołtarz krwią, bo to z szyi ta krew jest kropiona na przykład na ołtarzu, nie? Aczkolwiek wiele zależy od grupy etnicznej. Jeżeli są grupy etniczne, właśnie takie pochodzenia górskiego, u nich to jest większa szansa na wystąpienie czegoś takiego. A komu te Natomiast ofiary grupy są etniczne składane? pochodzenia, słucham? Komu te ofiary składane? Komu? No. To różnie, też zależy, bo jedni na przykład wiążą te ofiary konkretnie z konkretnym bóstwem, w myśl zasady, że to jest jakaś taka forma wymiany energii i właśnie, żeby bóstwo spełniło jakąś prośbę, to tę ofiarę się dla tego bóstwa składa. Ale też jest na przykład wytłumaczenie takie, że bóstwa są czyste, nie potrzebują ofiar, ale kiedy o coś prosimy bóstwa, to przychodzą złe duchy. I teraz ta ofiara jest dla tych złych duchów, żeby one sobie poszły. Tak czasami jest na przykład w tradycji Bonpo, pochodzącej z Tybetu. Oczywiście tutaj no ja, trzeba wziąć pod uwagę, że to są dużo jest dużo tutaj lokalność odgrywa, więc to też nie jest tak, że żeby teraz nie było myśli, że wszyscy Bonpo tak robią, nie? Albo nie wiem, wszyscy buddyści. To są często elementy lokalne i to jest efekt wymieszania się po prostu lokalnych tradycji z elementami takimi, które przyszły z zewnątrz. Ale w ramach ciekawostki, część tradycji stosuje też ofiary zamienniki. Przykładowo, ja miałem okazję uczestniczyć w takiej ofierze, gdzie była ofiara z kozy, która była arbuzem. Arbuz występował w roli kozy. Temu arbuzowi dorabia się takie nóżki i po prostu maczetą się ten arbuz przepoławia na pół. Generalnie ta idea niekrzywdzenia, niestosowania przemocy, ona powstała w momencie, kiedy zaczęła upowszechniać się rewolucja neolityczna. W momencie, kiedy człowiek zaczął uprawiać ziemię i miał na tyle dużo tej ziemi, że mógł przeżyć. No bo wcześniej jakby ta idea była trudna do realizowania, nie? Takie niejedzenie mięsa, jak człowiek polował. Więc w regionach właśnie tych takich górskich, tam często to rolnictwo nawet dzisiaj nie jest na tyle dostępne albo nie jest na tyle możliwe, żeby właśnie to myślenie oparte na takim niestosowaniu przemocy mogło funkcjonować tak, jak na przykład może funkcjonować w południowych Indiach, w takich terenach mocno otwartych, gdzie są duże pola ryżowe na przykład, nie? To jest ciekawe. Słuchajcie, ja przepraszam, bo ja nie miałem jak się wcześniej wbicia, bo wydaje mi się, że przeszliśmy zupełnie obojętnie, jakby wobec tak mocnego i kontrowersyjnego tematu, a tutaj jakby zostało to tak omówione trochę, że tak, no tam się ćwiartuje zwłoki i luz, nie? Jakby ja wcześniej z tobą rozmawiałem, ty mi to dosyć obrazowo opisywałeś, jakby nie wiem, przenosząc to na nasz grunt kulturowy, tak jakbyśmy wzięli zwłoki, tak jak kiedyś na wsi się je gdzieś tam eksponowało i teraz mielibyśmy pomyśleć, że przychodzi ksiądz, bierze tasak i jakby ćwiartuje je, nie? I wystawia gdzieś tam je, żeby albo jakby zjadły je zwierzęta, czy jakby coś takiego, no to jest to coś dla mnie makabrycznego. I jakby myślę, że tutaj te różnice międzykulturowe
są bardzo duże, ale ta estetyka, ja myślałem, że jest jakby wspólna całemu gatunkowi ludzkiemu. Od tego się wtedy rozpoczęła nasza rozmowa, że ja jakby wyszedłem od takich pochówków pierwotnych i intencjonalnych, jak to kiedyś jakby grzebano ludzi, jak to się w ogóle zaczęło, i mi się wydawało, że wynika to z takiej cechy w naturze ludzkiej, z empatii i z tego, że jakby my pomimo tego, że tam jakby już w tym ciele nie ma ducha jakby, no to jakby cały czas to ciało darzymy szacunkiem. Ja pamiętam, że ja wtedy z tobą rozmawiałem o tym szacunku, że jakby w naszej kulturze to co byłoby totalnym świętokradztwem, czyli zrobienie czegoś takiego jakby byłoby no totalnie odebraniem jakby szacunku, powiedzmy, temu ciału, natomiast tutaj w tej kulturze właśnie to wydaje się być jakby poszanowaniem tego ciała, co nam wydaje się no niedorzeczne i bardzo dziwne. I w związku z tym jakby ta teoria o tym, że w ogóle pochówki wśród ludzi odbywały się w trosce o no totalnie niestosowna, bo jeżeli neandertalczyk grzebał innego neandertalczyka, powiedzmy, w ziemi i składał kwiaty, tak, a skąd wiemy, że być może, nie wiem, jakąś tam kamienną siekierą go nie rąbał i nie dawał komuś tam do zjedzenia, nie wrzucał do jaskini na przykład, tak, bo skoro tutaj w tej kulturze tak to się odbywa, to być może właśnie to było uznane za jakiś wyraz szacunku. Ale tutaj są jakby też dwie bardzo ciekawe rzeczy, bo my mówimy o tej sferze sakrum i ty dużo powiedziałeś o tej sferze sakrum, ale wydaje mi się, że jest też ta taka sfera typowo pragmatyczna. To, o czym ty powiedziałeś, że jeżeli nie ma gruntu, na którym sadzi się jedzenie, no to wtedy możemy tam zakopywać zwłoki. I w ogóle sam pochówek i jego celowość jakby dlatego, żeby po prostu, nie wiem, nie było epidemii, nie było chorób i to ciało nie stało się nagle padliną. To jest też według mnie bardzo istotne. Nie wiem, czy nie równie istotne, jak właśnie te wszystkie rzeczy dotyczące sfery sakrum, o których ty mówiłeś. No natomiast ja przypominam sobie taką rzecz, mianowicie w Smoleńsku, kiedy rozbił się samolot. Tutaj nie nawiązuję, broń Boże, do pochówku powietrznego. Chodzi mi po prostu o to, że wtedy wróciły te ciała i pamiętam, że opinia publiczna jakby bardzo szokowała się tym, że w tych trumnach była ręka jednej osoby, noga innej, głowa pety z papierosów. I no nie wiem, mi się wydaje, że jeżeli ktoś jest takim materialistą, naturalistą, to chyba wydaje mi się, nie powinien mieć z tym problemu, skoro jakby nie ma w tym nic uświęconego, to tak naprawdę nie ma sprawy. A jednocześnie jakby wydaje mi się, że w ludzkiej naturze jednak jest ten element takiej estetyki, że jakby no nie powinno tak być, że głowa od innego człowieka, ręka od innego i to jest jakby wszystko razem. Nie wiem, albo to być może moja estetyka mi tak podpowiada. Być może ktoś, Darku, tam gdzie jesteś, powiedziałby, że nie ma problemu, że jak się te zwłoki kwiatują, one się nie dopalają i jest tu kawałek czegoś, to się wkłada to razem i w ogóle nie ma w tym najmniejszego problemu. Czy ja mogę teraz, jak już tak mówimy o makabrycznych rzeczach, jak opowiadałeś o tych częściach ciała zmieszanych ze sobą od różnych ludzi? Ja bym najpierw Łukaszowi powiedział, że był porządek. Dobra. Bo tutaj poruszyłeś kilka kwestii. Pierwsza jest taka, że u nas w kulturze, nawet jak sięgniemy nawet do chociażby Antygony, nie, to jakby motyw takiego rozrzucenia zwłok jest czymś takim w Europie, czymś takim haniebnym, nie? Ale na przykład na pewno kojarzysz Çatalhöyük, miasto Çatalhöyük, jedno z pierwszych, najstarszych miast, jakie odkryto, i tam właśnie znaleziono ślady pochówku powietrznego, więc to nie jest powiedziane, że jeżeli w Europie jakiś dany motyw jest uznawany za haniebny, to nie jest powiedziane, że to jest uniwersalne. Druga kwestia jest tak, jak mówisz, że to jest też pewien rodzaj pragmatyzmu, czyli ludzie żyjąc w konkretnych warunkach po prostu dostosowują również swoje obyczaje, i no bo czasami nie mają wyjścia. Natomiast to nie jest też tak, że te osoby jakby nie szanują tego zmarłego, bo to ciało, zanim ono zostanie tam odpowiednio spreparowane, to tam jakby jest nakładane odpowiednie barwniki, kwiaty
Często sam rytuał pogrzebowy trwa około dobę. Ja widziałem lamę, który to prowadził, to po prostu pot mu się lał z czoła, bo tam jeszcze i taniec odpowiedni musiał przygotować. Intonował te mantry przez całą noc, nie śpiąc. Więc to Rąbał też tutaj. tasakiem. Nie dlatego się spocił. Wcześniej się już pocił. No więc jakby myślę, że ta estetyka, ona będzie i jakby my jako ludzie mamy potrzebę tego zdobienia właśnie, no chociażby czy kwiatami, czy barwnikami, więc to nie jest tak, że oni sobie tam wyrzucają gdzieś to ciało, tak sobie po prostu, nie, Oczywiście. bez ratunku. Natomiast, chyba mi wylałoby. A nie wydaje Dobra, ci się, to że mogę być powiedzieć. może rodzaj pochówku jest tak naprawdę zdeterminowany tymi pragmatycznymi kwestiami, a cała reszta to jest już tylko kulturowo jakby powielane i uczynienie z czegoś, co jest tak naprawdę pierwotnie profanum, uczynienie z tego czegoś sakrum. Bo ja tak to widzę, czyli po prostu jakby przyczyny są czysto pragmatyczne, żeby nie było epidemii i tak dalej, że jeżeli nie ma ziemi, to rozkładamy na skały, żeby zjadły sępy, bo jakby tak jest pragmatycznie. Natomiast to wszystko, co jest sakrum, przyszło prawdopodobnie, być może, jak mniemam, dopiero później. Może coś takiego. Mi się Jakie wydaje, są że pół na przyczyny pół. różnic? Myślę, że pół na pół. Na pewno jest ta kwestia pragmatyczna, ale przykładowo akurat ten pogrzeb taki górski, co ja widziałem, to tam akurat właśnie wyrocznia mówiła, żeby spalić. I pomimo tego, że oni nie mieli drewna, to właśnie kombinowali chociażby z tym świartowaniem po to, żeby spalić, pomimo że teoretycznie ten pochówek powierzchni byłby tam bardziej adekwatny. Więc myślę, że to jest pół na pół. Część faktycznie może wynikać z pragmatyzmu, ale będą też rzeczy, które wynikają bardziej z kultury albo z postrzegania Ja bym chciał różnych rzeczy. zwrócić na pewną uwagę rzecz, zwrócić uwagę na pewną rzecz. Generalnie mamy w naszej kulturze taki stosunek, że mamy ludzi i zwierzęta, natomiast zwierzęta domowe mają trochę inny charakter i my nie Jest mamy trochę członkowie problemu. rodziny, nie? Słucham? Tacy trochę członkowie rodziny, nie? Tak, Zwłaszcza teraz, obecnie. my nie mamy problemu z tym, żeby na przykład brać zwłoki zwierząt, wrzucać je do jakiejś puszki konserwowej i potem jeść je wymieszane zupełnie innych, różnych zwierząt ze sobą itd., itd. Mamy problem, jeżeli na przykład będzie pochówek i tam będą ludzie wymieszani. Natomiast mnie ciekawi status zwierząt domowych. Czy na przykład spotkaliście się, to już jest w ogóle taki off topic, ale czy spotkaliście się z pogrzebem kota i psa takim wręcz ceremonialnym, religijnym? Czy są religie, które to robią? Jak to wygląda? Kojarzycie? No ja się nie spotkałem. Tutaj raczej zwierzęta traktuje się tak bardziej użytkowo. Może się zdarzyć przykładowo, jeżeli są jaki w Tybecie, no to często jest tak, że jeżeli przychodzi zima, jakby te jaki one się pasą same i czymś naturalnym jest, że podczas zimy jakiś starszy albo bardziej schorowany jak może po prostu paść. No i w tym momencie on jest po prostu wykorzystywany, jakby futro, wszystko co się da jest wykorzystywane przez tych ludzi, którzy tego jaka posiadają, więc raczej to jest podejście pragmatyczne. Ja teraz przeglądam A internet. Darku, te animistyczne tematy, które tam są w tych wysokich górach, czy tam właśnie szamańskie, czy jeżeli jest jakieś zwierzę takie, które jest powiedzmy w totemie, tak jak na przykład były powiedzmy, nawiązując do pytania Bartka, na przykład w totemie był powiedzmy niedźwiedź, no to szczątki niedźwiedzia powiedzmy eksponowało się i traktowało się je wyjątkowo. Czy tam jakby u tych animistów, u tych plemion, gdzie tam jesteś, tam też wiem, że są takie tematy, szamańskie tematy, czy tam coś takiego nie występuje. Czasami tak. Znaczy ja spotkałem się w sumie chyba z jednym takim motywem, to jest używanie szkieletu kobry do rytuałów inicjacyjnych. On O to mi robi chodzi. trochę za taką formę girlandy wtedy, ale jakby wierzy się, że ten szkielet ma w sobie moc nagów, czyli takich wężowych istot. Bo być może nie jest to stricte pochówek, ale jakby jest to wykorzystywanie zwłok i Tak, w pewnym nadanie im jakiegoś sakrum. sensie. Ja teraz przejrzałem internet w poszukiwaniu Często się oferty. znajduje koty zakopane. Archeolodzy znajdują często koty
różne szkielety chotów, pochówki kotów, czy to Egipt, czy Cypr, czy gdzieś tam Izrael, tak? Więc koty na pewno były. Tak, dobra, dokończę, że generalnie są w internecie oferty pogrzebu zwierząt, kremacji. Nie jest to ceremonia religijna, natomiast jeżeli ktoś ma ochotę w jakiś bardziej godny sposób pożegnać swojego pupila, jest taka możliwość. Pawle, ja bym, może skończmy ten temat. Chciałem cię, Pawle, spytać o kwestię ofiar w judaizmie i tego, czy rozmaite obrzędy można tak zakwalifikować, czy nie wiem, jakieś kurcze... może opowiedz o tym, nie będę swojej wątłej wiedzy tutaj upowszechniał, jakbyś mógł o tym powiedzieć. No, miejscem składania ofiar jest świątynia, a świątynia jerozolimska, no, jest po niej mur i też jakieś rzeczy pewne, pewnie gdzieś w ziemi, których nie można odkopać ze względów na to konflikt. To czekaj, to jeżeli, czy ta świątynia może zostać odnowiona i gdyby została odnowiona i powiemy, że jest okej, okay, to jest ta świątynia, ona jest legitna, że tak brzydko powiem, i wtedy już może... raz była odnowiona. Okej, okay. W ogóle opowiedz mi o tej świątyni, to mnie strasznie ciekawi, ale generalnie jakbyś mógł powiedzieć, że wtedy, jeżeli ona będzie odnowiona i będzie zaakceptowana jako ta świątynia, to tam można składać ofiary? Jeśli tak, to jakie? Ze zwierząt? Jakie jeszcze? Ze zwierząt, tak. Tak jak w starożytności. Zresztą to ciekawe, nadal są ludzie, którzy składają ofiary, tak jak w Biblii. Są to Samarytanie, którzy żyją, jak nazwa wskazuje, w Samarii. Jest ich co prawda niewielu, mniej niż 1000 osób, ale przetrwali do dzisiaj. Tylko że oni za miejsce święte nie uznają miejsca świątyni jerozolimskiej, wzgórza świątynnego, tylko teren góry Gerizim, tam gdzie według nich przynajmniej Abraham miał złożyć ofiarę z Izaka. Więc trochę inaczej to wygląda. No i oni głównie mieszkają w dwóch miejscach, między innymi przy tej górze Gerizim, więc to jest mała grupa dzisiaj. I mówił raczej po arabsku, chociaż modlą się po hebrajsku. O, to jest ciekawe. Jakbyś mógł o tej świątyni opowiedzieć, bo ona została zniszczona przez kogo w zasadzie najpierw? Przez Rzymian, przez Babilończyków? Jak to było? Pierwsza świątynia przez Babilończyków, druga przez Rzymian. I kolejnej już nie było. Nie było żadnych jak to się z tymi koncepcjami, no bo mamy tutaj nurty antysjonistyczne, które twierdzą, że Izrael nie powinien powstać, bo to jest wbrew jakichś tam religijnym... Jeśli chodzi o antysjonizm religijny, czyli na przykład, no jest taka grupa na przykład ekstremistyczna, Neturei Karta, czyli strażnicy miasta dosłownie, to jest z aramejskiego, strażnicy miasta. Karta może się wam kojarzyć z nazwą Kartagina, bo to z kolei fenickie, nowe miasto znaczy. Więc oni, jak widać, tam wskazuje strażnicy miasta, czyli oni uważają się tak jakby, że to miasto jest żydowskie, Jerozolima, tylko że nie może być pod panowaniem tych świeckich, zasymilowanych Żydów, sionistów, którzy są nowocześni i tak dalej, nie? Więc to trochę o inne coś innego chodzi. Dla nich chodzi o to, że Eretz Israel, ziemia Izraela, może być tylko nowym królestwem pod panowaniem Mesjasza i gdy się odnowi trzecią świątynię. Więc oni by chcieli w sumie, żeby tam zburzyć ten meczet i żeby była świątynia jerozolimska, ale większość Żydów o tym raczej nie myśli, więc to sobie tak darowano. Ale w teorii, w prawie żydowskim, nadal jest coś takiego, że to jest to miejsce świątyni jerozolimskiej i hipotetycznie może być odbudowane i wtedy byłyby ponownie składane ofiary. Dlaczego na to Rzymianie? Rzymianie zburzyli świątynię jerozolimską i później już nie było prób jakichś odbudowania, bo to było drugie świątynie, więc już odbudowano raz. Dlaczego nie po raz kolejny? No dlatego, że Rzymianie wtedy już dość pokaźnie pokazali Żydom, że tutaj nie jest ich miejsce. Później jeszcze było kolejne powstanie jakieś 100 lat później, tak? Bo druga świątynia została zburzona w 70 roku, później w 135 powstanie i po tym powstaniu z kolei Rzymianie wypędzili Żydów. Tam może garstka została i wtedy powstała taka duża diaspora w Europie, w krajach później arabskich, diaspora żydowska. I Rzymianie wtedy też zmienili teren tej prowincji Judei na Palestina, później Syrio-Palestina, tak? Odwołując się wtedy do nazwy Palestina, czyli tak jak Filistynów wcześniej. No a chciałem cię zapytać, czy
dla ciebie nie jest to takie dość. Nie ma w tym takiego pierwiastka boskiego czy religijnego, bo chodzi mi o to, że jeżeli masz naród, który jest pod okupacją i jego zboczyliśmy w ogóle z tematów, jakie planowaliśmy, ale w sumie jest luźna dyskusja dzisiaj. Jeżeli ten naród jest okupowany i burzona jest jego świątynia i robimy na podstawie tego jakieś religijne dogmaty, gdzie tu jest ten pierwiastek jakiejś duchowości, Boga? Czy to nie jest trochę tak, jakbyśmy mieli Polaków, którzy na przykład zabory by odczytywali jako znak od Boga? Były też takie nurty w Polsce. Czy to jest... Polskie Mesjasze Narodów. Tak, Mickiewicze i takie tam rzeczy, Mesjanizm, tak? Mesjanie No Żydów. zresztą żona Mickiewicza była Żydówką, co nie? Znaczy Dobra, ale już słuchaj. była przechrzczona. Słuchaj, jak oni sobie wytłumaczyli to, że ten Bóg przez Rzymian na przykład zadziałał i zniszczył tę świątynię? Gdzie tu jest to rozwarstwienie między taką czystą polityką a pierwiastkiem boskim? Więc wtedy rozwinięto też doktrynę Mesjasza w ten sposób, że Mesjasz będzie tym, który tę świątynię odbuduje. Więc doszedł taki element do tego, eschatologia, czy też czasy mesjańskie, ta koncepcja się rozwinęła, bo w samej Biblii to były też różne koncepcje. Prorocy często wskazywali na to, że Mesjasz zaprowadzi jakiś taki równy porządek społeczny, były tam różne wątki, albo że królestwo Dawida się przywróci i tak dalej. Tutaj natomiast doszedł ten element, to się bardzo też komponowało. Już był grunt do tego, że wcześniej była niewola i jakieś tam przesłanki w Biblii były do tego, żeby mówić o czymś, że coś ma być przywrócone. Więc ten wątek przywrócenia podjęto i teraz ta świątynia ma być jakby odbudowana, czyli wtedy, kiedy przyjdzie Mesjasz. Czyli Mesjasz taki polityczny jakby, nie? Czyli ten nasz rodzimy Jezus jest jednym z rodzajów Mesjaszy, który w zasadzie tej swojej funkcji politycznej nie spełnił, ale w jakichś tam nurtach judaizmu pewnie się wpisał w jakieś odnowienie, tylko Tak, może no. jakieś nie z tego świata. Mesjasz to dosłownie jest po hebrajsku Mashiach, czyli ten namaszczony. Na przykład też Dawid był nazywany w Biblii Mashiach, bo był namaszczonym królem, nie? Dlatego też się mówi, że to ma być syn Dawidowy, czyli tak jakby trochę nawiązuje tutaj do przywrócenia tej władzy. A Tak, co ale. z Bogiem? Gdzie jest Bóg w tym? A, no właśnie, był sobie w świątyni rodzymskiej. No właśnie, teraz możemy się zastanowić, co się w takim razie stało. Tak, Żydzi na przykład niesie to Arkę Przymierza przez pustynię, według przekazów biblijnych przynajmniej, już niekoniecznie historycznych, ale później zbudowano dla niego świątynię i w tej świątyni było jego miejsce. Dość oczywiste, jak popatrzymy na starożytne różne przekonania, czy różne, w jaki sposób rytuały funkcjonowały, to Bóg ma swoje miejsce, Bóg sobie ma swoje świątynie, to jest jego dom, mieszkanie. Też to po hebrajsku nazywano też mieszkan, czyli mieszkanie. I co się dzieje wtedy? Tutaj wchodzi też różne koncepcje związane z diasporą, jak uzasadnić to, że jest diaspora, rozproszenie. I ciekawy jest tutaj taki wątek, mi się wydaje, który w Kabale rozwinięto, że też Bóg w pewien sposób został rozproszony. I też to jest powiązane właśnie z tą wizją drzewa życia, tak? I też jakby wygnania obecności Bożej i też z tym, co mówiliśmy w poprzednim odcinku o stwarzaniu świata, że jakby miał być pewien porządek, te naczynie miały być skupione w jednym miejscu i autorzy tej koncepcji pisząc to od razu tekst redagowali do tego, żeby też wskazać na ten moment Boga i diaspory. Kiedy naczynia pękają, to też ma być takie jak zburzenie świątyni. Świątynia pęka. Następuje pewne rozproszenie po całości jakby ziemi, tak? Tak jakby obecności ziemskiej, więc ta część Boga, taka ziemska, jest wtedy rozproszona wraz z Żydami w różnych częściach świata. Ja chciałem powiedzieć, że mnie to bardzo rozczarowuje. To znaczy, myśmy na poprzedniej dyskusji ta koncepcja wydawała mi się taka bardzo kosmologiczna, że ten Bóg to jest wręcz cały wszechświat, a te naczynia i to światło to są jakieś kawałki świadomości, która się rodzi we wszechświecie, ale nie. Duszy też. Tu mamy zupełnie coś bardzo przyziemnego, to znaczy pewien naród, który został rozproszony po świecie i to jest Znaczy, dużo nie do mniejsze. końca, bo też ta świątynia nie była zwykłym takim sobie miejscem, jak kościoły, czy coś, synagogi, czy coś takiego.
to było takie w tych przekonaniach, to było rzeczywiście takie skupienie mocy pewnej, tak? Że na przykład do samej arki, czy do pewnego miejsca tego w samym centrum świątyni mieli dostęp tylko niektórzy tacy kapłani, eksperci, a czy to da się odtworzyć? Jak wierzą, nic by się nie stało. Czy to, da się odtworzyć? Znaczy jest dużo takich w samej Biblii, albo też badań archeologicznych, historycznych, które wskazują, jak mniej więcej ta świątynia wyglądała, jaki to był układ i tak dalej, więc... Mi chodzi o to, czy da się odtworzyć w tym sensie, żeby Żydzi znowu ustanowili tego typu konglomerat, który skupi tą moc i jakby z połączonej siły Żydów powstanie znowu mieszkanie Boga. Znaczy teoretycznie jest to możliwe. Też na przykład jest takim aktywatorem, na przykład będzie złożenie ofiary z czerwonej jałówki. Dlaczego? Z prochu czerwonej jałówki. Tanko, trochę podobne. Jak myślisz, czy biorąc pod uwagę obecną sytuację i polityczną, i taką religijną, czy jest faktycznie możliwe, tak zakładając, że nie wydarzą się żadne nieprzewidywalne cuda, tylko tak biorąc pod uwagę tę sytuację, co jest teraz, czy jest możliwe faktycznie, że jakaś na tyle, znajdzie się na tyle duża część Żydów, że oni znajdą sobie osobę, którą uznają za Mesjasza i faktycznie nastąpi proces odbudowywania tej świątyni? Czy to jest raczej taka rodzaj takiego myślenia, że a może kiedyś, bez takiego realnego przełożenia na rzeczywistość, którą mamy teraz? Raczej mało kto myśli o przełożeniu na rzeczywistość, tylko takie bardzo, bardzo radykalne jakieś grupy, nawet wśród nawet bardzo religijnych osób, to nie ma czegoś takiego, żeby to w politykę wcielać, żeby coś się stało. Ale jest jeszcze taki jeden wątek, że Mesjasz nie musi być osobą. Mesjasz to na przykład może być wysiłek zbiorowy. Tak, jedna rzecz, ja tu chciałem zwrócić uwagę na coś, co jest moim wielkim podejrzeniem wobec religii abrahamowych. Mianowicie, moim zdaniem religie abrahamowe, Bóg w nich to jest społeczeństwo, grzechy, jakieś przewinienia i tak dalej, to są przewiny wobec społeczności, kolektywu, ewentualnie członków tej społeczności. I tak naprawdę ten Bóg poniekąd nie istnieje, to znaczy on jest takim rzutowaniem tego społeczeństwa na, znaczy takim wyobrażeniem pewnej istoty, która jest takim abstrakcyjną emanacją społeczeństwa, o tak bym to określił. I to znaczy, może, to może uosobienie prawa, co? Po prostu. Też uosobienie prawa, tak. Tak, to są dobre wątki, nawet jeśli mówi się, że jest o ten osobowy Bóg, w sensie Yud-Hei Vav-Hei, tak, co niektórzy mówią Jahwe lub Jehowa. Jak ktoś mówi Jahwe, Jehowa, to znaczy, że nie mówi po hebrajsku, to wtedy. To poczekaj, nie wiem, jak to się mówi? Yud-Hei Vav-Hei, what? Po prostu litery te mamy. No, te litery się nazywają po hebrajsku Yud-Hei Vav-Hei, ale po polsku możemy powiedzieć J-H-W-H. O, takie literki. Tylko, że też jest problem z tym, że pierwsza literka J to może być też I. No dobra, na początku może niekoniecznie, ale później mamy na końcu he, może być nieme. Natomiast literka waw to może być też wy, ły, o, u. Samogłoski różne tam można wstawić i tak dalej. Nie wiadomo, jakie za bardzo. Tak, więc to jest tak, że do tego tylko mieli dostęp arcykapłani świątyni jerozolimskiej i to imię jakby przepadło. Chociaż są tacy, którzy później mówili, że mają dostęp do imienia i się do niej powoływali, że dzięki temu mogą coś zrobić. Ale wracając do tego Boga, tak, bo to jest chyba ważniejszy wątek, że uosobienie prawa. Jakby nawet już tutaj nie dyskutując o tym, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, czy tylko jest pewnym konstruktem społecznym, to już w samym judaizmie to jest ważny aspekt jego, że jakby prawo, już mówiąc o takiej stronie religijnej, to jest tak, że prawo odzwierciedla jakby Boga. Na przykład Bóg stwarza człowieka na podobieństwo swoje, na swój obraz, więc to odzwierciedlenie się znajduje też w Biblii, tak? I można to odczytywać w jakiś sposób poprzez prawa, które tam są. Można to odczytywać też poprzez to, że tam jest język hebrajski. Na przykład kabaliści właśnie dlatego opierają się na tym, że na prawie, na rytuałach, bo to jest przekaz Boga, jego odzwierciedlenie, albo tak jak mówimy o drugiej stronie, że Bóg tak naprawdę uosabia prawo. Z drugiej strony język hebrajski, czyli ten, jak Bóg ma sobie ten notatnik stworzenia
świata czy narodu żydowskiego, to pisze to po hebrajsku, jest to spisane po hebrajsku, więc to jest ten przekaz, kanał, to jest język hebrajski. Więc dlatego to też jest takie ważne dla kabalistów, dlatego też patrzył, jakie tam zarodzenie są, powiązania morfologiczne między wyrazami oraz wartości liczbowe, jakie z tego mogą wynikać. I kolejna rzecz, jak spojrzymy tak już od strony antropologicznej, to też jest taka kwestia, na czym polegał kult religijny. Jakby mamy to pojęcie grzechu, tak w chrześcijaństwie mówimy, czy w Biblii po hebrajsku znajdziemy jedno słówko na znaczenie grzechu? No właśnie niekoniecznie. Mamy tam kilka różnych słówek, które jakoś tam zazębiają się o to pojęcie, mogą być tak tłumaczone lub nie. Na przykład het, czyli grzech w sensie takiego uchybienia rytuałowi religijnemu. Ktoś na przykład je sobie kanapkę i na tej kanapce jest na przykład krew, bo na przykład, nie wiem, bo na przykład krwawi mu ząb. I on wtedy je tą kanapkę. Zauważa, że jest tam krew, no to już jest uchybienie rytuałowi, bo nie można jeść krwi. Więc to nie musi być intencjonalne. To nie jest związane z taką... Czy to nie wywołuje problemów z transfuzją krwi na przykład, czy jakimiś operacjami, czy temu... Jest, ale jest też kolejna zasada, która mówi, że ratowanie życia jest najważniejsze, więc w sumie przetaczanie krwi jest wówczas dla Żydów dopuszczalne. Bo to tak samo jak można złamać szabat, jeśli coś się komuś dzieje i tak dalej, jest szabat, to można zrobić, poczynić te kroki, te działania, których nie można w szabat, żeby ratować komuś życie. Dlatego na przykład lekarze i tak dalej pracują w szabat też. Ja tu mam pewną rzecz. Jest tak, wymieniłeś bardzo szczegółowe regulacje życia, typu na przykład ja bym nie mógł używać słuchawek, tylko powinienem słuchać z głośników albo coś w tym stylu. Tego typu bardzo szczegółowa regulacja życia, ona, bo mi się osobiście etyka bardzo kojarzy z tym, jak my postępujemy wobec innych ludzi, a nie tego, jak my żyjemy. Nie wiem, czy my chodzimy na siłownię, czy, ale to też można właśnie tak rozwinąć. Można w zasadzie całe życie uregulować w jakiś sposób etycznie. Po pierwsze chciałem zapytać Darka, jak to jest generalnie z tym, że czy jak to jest w tych religiach darmicznych, czy tam też jest taka szczegółowa regulacja życia na poziomie jedzenia kanapki z krwią, że nie można jej zjeść. Druga rzecz. Ja zauważyłem coś takiego, że u nas w zasadzie to chrześcijaństwo się robi coraz bardziej lajtowe, tak? Nawet w piątek można sobie już tam coś, nawet mięso zjeść. Generalnie ta regulacja robi się coraz gdzieś tam dalej. A to jest chyba rodzaj zaświadczenia, ale to może przejdziemy już do tego tematu, który Łukasz, ty poruszałeś odnośnie Dawkinsa. Natomiast chciałem zapytać właśnie, czy w tych religiach darmicznych życie jest tak szczegółowo uregulowane, jak na przykład w judaizmie? Wydaje mi się, że islam też jest dość mocno jeszcze szczegółowy, jeśli chodzi o to, jak wyznawcy mają się zachowywać, co jeść, i tak dalej, i tak dalej. Darku, mógłbyś? I tak, i nie. Zazwyczaj te zasady są dosyć luźne ze względu na to, żeby można było dostosować konkretny reżim do osoby i tego, na jakim stopniu ona jest. Jest nawet taka fajna opowieść o joginie, który chciał powąchać lotosa, który był nad rzeką, i kiedy zbliżył nos, to objawiło mu się jakieś takie bóstwo strzegące tego kwiata i mówi, no co ty robisz, jak możesz tak źle czynić, chcesz ukraść zapach tego kwiatu. No i ten jogin tak się zreflektował, mówi, no ale słuchaj, przecież 10 metrów dalej płynie chłop łódką i przy każdym pociągnięciu wiosłem rozwala takich lotosów 6. To dlaczego do niego się nie przyczepisz? No i to bóstwo mu mówi, no bo widzisz, no, na jego poziomie to wystarczy, że on żony nie bije, ale ty jesteś już na wyższym poziomie i ty musisz bardziej skupiać się na tych wskazaniach. Bardzo często używa się właśnie też terminu wskazanie albo postępowanie właściwe i niewłaściwe, właśnie po to, żeby osiągnąć pewien taki rodzaj miękkości, po to, żeby osoba, która właśnie nie jest jeszcze na takim etapie, że będzie jakimś tam super wielkim mnichem, żeby ona również mogła jakoś się w tym odnaleźć. Natomiast z drugiej strony są też konkretne tradycje lub konkretne sposoby myślenia, gdzie
te zasady będą mocno restrykcyjne. Przykładowo, no chociażby dieta w niektórych właśnie tradycjach, jak chociażby w wisznuizmie bengalskim, jest bardzo taka związana z tym, co jest napisane w Wedach, i tam nie dość, że nie można jeść produktów typu mięso, to na przykład odpadają też grzyby, odpada część nasion i wiele innych, ze względu na to, że postrzega się jako mające taką niewłaściwą energię. No a z drugiej strony, tak jak mówiliśmy sobie o jedzeniu mięsa, czy o powiedzmy tym składaniu ofiar, pomimo że nie jest to zgodne z zasadami, to dla takich osób żyjących zwyczajnie istnieje forma przyzwolenia na to w ramach tolerowania słabości tych osób. I tak samo jak tutaj na przykład, jak się porozmawia z mnichami, oni często mówią, że palenie papierosów przyciąga złe duchy. Ale jednocześnie, jeżeli mnich widzi osobę świecką, która pali papierosy i nie jest to jakieś miejsce specjalne, to raczej no na 99% ten mnich nic tej osobie nie powie. Czyli tak podsumowując, jest zestaw zasad. Te zasady raczej będą, ich egzekwowanie jest zależne od tego, z jakim rodzajem osoby mamy i na jakim ona jest etapie rozwoju. Mogę spytać, Łukaszu, czy ty sądzisz na przykład, że postępujące rozluźnienie zasad dla chrześcijan jest jakimś upadkiem? Bo jeżeli mamy taką stratyfikację, że osoba, która jest najbardziej święta czy dobra, wypełnia jak najwięcej tych regulacji, no jeżeli obniżamy cały czas tę poprzeczkę, czy to jest coś gorszego? Łukaszu, jak sądzisz? Wiesz co, ja nie wiem, staram się jakoś myśleć szerzej o tych zasadach i jak teraz rozmawiacie, zastanawiam się, z czego to wynika. Na przykład mówicie o tabu żywieniowym i ja zastanawiam się, czy to przypadkiem nie jest tak, że to, co jest halal, a to, co jest haram, nie wyznaczają jakieś po prostu jakby stare prawa pustyni, które powstały wtedy, kiedy jeszcze nie było lodówek i faktycznie mięso, które było jakby niepozbawione krwi, zaczynało psuć się wcześniej i po prostu jakby w ramach kultury i w ramach takiego memu zostało to przeniesione, bo tak jak w przypadku pochówków, tak samo i tutaj być może to dopiero stało się sakrum, a wcześniej było profanum i czysto taką pragmatyczną zasadą, która dopiero później nabrała praw świętości, prawdopodobnie albo być może dlatego, żeby jakby ludzie się do tego stosowali, bo czasem ciężko jest, dziś mamy naukę, ale w momencie, kiedy nie ma powszechnego dostępu do nauki, to myślę, że takie na zasadzie jakichś tam dogmatów, jeszcze najlepiej z jakimś Bożym namaszczeniem, pewne informacje jakby są przekazywane, żeby nie musieć tłumaczyć i nie musieć jakby objaśniać, w jaki sposób dzieje się proces, tylko po prostu jakby nie jedz takiego a takiego mięsa i jest to tabu żywieniowe i to jest na przykład haram, a co innego jest halal, ale nie pytaj dlaczego, po prostu tak jest. I odpowiadając na pytanie Bartka o takie rozluźnienie obyczajów, ja na przykład sam utrzymuję post i ja na przykład uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, ale zastanawiam się, że prawdopodobnie dokładnie tak powstała. Ludzie być może zaczęli obserwować, że czują się dobrze, kiedy przez jakiś czas na przykład unikają jedzenia mięsa i później analogicznie, tak jak tutaj do tego haram i halal, być może w ten sposób się to utrzymało. Ja dobra, to stosuję, słuchajcie, przepraszam, ja się wtrącę, ja się dzisiaj będę wtrącał. Ja mam bardzo ważną myśl, bardzo ważne spostrzeżenie. Ja widzę w nowoczesnej lewicy, w tym, że my segregujemy weganizm i tak dalej, to jest coś takiego. To jest generalnie próba przywrócenia takiego świeckiej religijności, rytualności, bycia dobrym w takim świeckim tym razem wydaniu. I to jest rzeczywiście, myśmy przeszli taką drogę jako... że to, my od tego się nie ucieka. Czy to mówi ci Bóg na pustyni, czy to mówi ci Shiva, Vishnu, ktokolwiek, czy to mówi ci na przykład naukowiec, który mówi ci o zmianach klimatu, to zawsze istnieje coś takiego jak koncepcja dobrego życia dla innych, dla społeczności, nie tylko dla samego siebie, takich obowiązków, które one się w jakiś sposób w tej przestrzeni publicznej rozprzestrzeniają. Znaczy mamy co chwilę takie
uwagi, to znaczy uwagi nie śmieć, uwagi nie spalaj śmieci, dbaj o takie dobro wspólne. Przy czym to teraz jest jakby pozbawione tego komponentu religijnego, ale tak naprawdę jakby natura tego zjawiska się ma charakter taki jak kiedyś ten religijny. Mi się wydaje, że trochę to... tak. Trochę tak, trochę nie. Tutaj też się zmieniły pewne jakby wektory, więc też jakby porównując już to, co kiedyś, co to trochę wcześniej powiedziałem o grzechu, że to nie było też tak bardzo związane z intencjonalnością, dopiero z czasem jakby ta duchowość się rozwija taka, że też już w samej Biblii później, te późniejsze księgi trochę inaczej mówią, Hiob już ma takie rozterki moralne, taki dylemat indywidualny, więc taka etyka indywidualistyczna bardziej, czy taka zwrócona na intencjonalność człowieka, to dopiero z czasem się rozwija. My jesteśmy właśnie już po takiej stronie tego, że myślimy bardziej w tym wektorze bardziej etycznym, już takim niereligijnym. Jak na przykład sobie porównałem właśnie w Biblii to, co on na przykład właśnie Łukasz powiedział, że tam były te prawa, to niekoniecznie było tak też naturalistycznie bardzo interpretowane, że coś się psuje, więc trzeba coś zrobić, takie przepisy higieny i tak dalej. To miało też bardziej taki aspekt też rytualny, taki, że to ma być na przykład... To, co ambiwalentne, jest w pewien sposób niedobre w społeczeństwie, nie? Dlatego na przykład tam się pojawia coś takiego, że albo może to być coś jak świętość, takie wyróżnione osoby, że jakby się nie mieszczą po tym układzie, albo tabu pewne, religijne. Więc to, co na przykład mamy, powiedzmy, tak samo, to, co ambiwalentne, może być przez Boga nazwane wstrętnym. Na przykład często w Biblii się pojawia, to jest dla mnie obrzydliwe, tak mówi Pan, tak? Na przykład jest też, gdy mężczyzna się kładzie z mężczyzną tak jak z kobietą, no to wtedy jest źle. No, można sobie to też porównać na takich wektorach, że na przykład mamy na przykład kobieta minusik, mężczyzna plusik, wtedy zadziała. Jak na przykład mamy mężczyzna plusik, wtedy jest jakby zwarcie. No, minus, minus i minus, czyli o kobietach się nie mówi w Biblii, czy to złe, czy dobre. Co ciekawe. No, ale właśnie wtedy to się jakby w pewien sposób wymyka. Tak samo jak czy, dlaczego nie można jeść świni, tak? No bo tam był ten podział parzystokopytne, nieparzystokopytne i było dobrze podzielone, a nagle świnia wchodzi, albo na przykład też wielbłąd i one nie pasują do tego podziału, więc są gdzieś pomiędzy, więc okej, nie można tego. Dobra, zobacz, czyli... Ale pytanie, czy podział nie był wtórny, dlatego że dziś również mamy tatar wołowy, a nie mamy tatara wieprzowego, dlatego że bakterie po prostu chętniej rozwijają się w mięsie wieprzowym niż wołowym. I teraz jakby to, co o czym ty mówisz, czy nie, to nie przeszło w rytuał z takiej czysto pragmatycznej rzeczy, bo ja zrozumiałem to, że to jakby być może wywodzi się z sakrum, ale być może my tego nie jesteśmy w stanie dojść, być może to się wywodzi ze sfery profanum, a później przeszło w sakrum. Jak to zmierzyć? Znaczy to też tak może być, ale już jak mówimy o pewnym określonym stadium religijności i tak dalej, to mówimy jak to w tym funkcjonuje w tym systemie. Później pojawia się bardziej takie indywidualistyczne zwroty, na przykład buddyzm jest taki bardziej nakierowany na jednostkę, chyba tak mi się wydaje. I też na przykład teraz, jak mówimy o tej etyce takiej, że na przykład weganizm, wtedy już nie mamy tego wektora takiego sakrum, które jest dyktowane przez różne religijne postanowienia. Na przykład Abraham miał złożyć ofiarę z Izaka, chociaż to możemy postrzegać jako nieetyczne, ale było bardziej religijne. Też Kierkegaard mówił, że ważniejsza jest dlatego religia, tak jak Abraham robi, to człowiek wiary, a nie taka zwykła etyka ludzka. I teraz my bardziej postrzegamy to bez tego wektora takiego religijnego. Można powiedzieć wtedy sakrum tak bardziej metaforycznie, przenośnie metaforycznie, ale nie mamy wokół tego jakiegoś kultu, bo naszym wektorem jest bardziej już nie krzywdzić innych na przykład, dlatego na przykład też nie krzywdzimy zwierząt, nie jemy ich, nie? No, mamy weganie w sensie, nie? I wówczas to jest trochę inaczej postrzegane, chociaż jakiś systemowo można by to ująć, że to podobne miejsce na przykład zajmuje, nie? Tylko że tutaj już jest bardzo ważna, istotna ta zmiana, że ten zwrot taki bardziej etyczny, indywidualistyczny, nie? Tak mi się wydaje. To czekajcie, bo... Jeżeli chodzi o to trudność, to mi też się właśnie wydaje, że trochę tak, trochę nie, bo z jednej strony możemy właśnie zauważyć, że pewne zasady mogły po prostu mieć znaczenie praktyczne, ale ja też bym zwrócił uwagę na kwestię tożsamości, bo przykładowo w niektórych rytuałów powiedzmy inaczej składa się palce albo używa się inaczej palców jednej ręki, więc trudno powiedzieć, by to miało jakieś takie przełożenie powiedzmy biologiczne lub zdrowotne, ale z drugiej strony dzięki temu poszczególne grupy mogą rozróżnić, tak, poszczególne grupy mogą, tak, u nas się robi, tak,
Zresztą na Zachodzie kojarzy różnie. Poszczególne grupy mogą rozróżnić się przez to, ale... Myśmy z kolegami robili W, bo to byli wrogowie wolności generalnie. Pozdrawiam wszystkich, jeśli jeszcze żyją. Ale też, tak jak mówiliśmy, że teraz niektóre rzeczy wychodzą tak bardziej intelektualnie i z etyki, no to jeżeli spojrzymy na teksty właśnie darmiczne, to też często nie jest tak, że tam jest właśnie tak, że o, bo Bóg, powiedzmy, Wisznu mówi tak, czy owak, tylko właśnie często są konkretne takie bardzo szczegółowe podziały działań z taką ścisłą kategoryzacją oraz określeniem, jakie są konsekwencje tych działań. I jeżeli mówimy chociażby o akimsie, czyli o niestosowaniu przemocy, to tutaj od samego początku jest konkretne uzasadnienie, że pewne działania uznajemy za niewłaściwe i zgodnie z tym dajemy cały szereg restrykcji, ale tutaj jakby podstawą jest podejście etyczne, czyli nie zadawanie cierpienia czującym istotom, nawet jeżeli to czasami jest dla nas nieopłacalne. Ja mam Więc to trochę zbliża to myślenie do takiego myślenia zachodniego, tak mi się wydaje. Ja mam takie spostrzeżenie, że w judaizmie, jeżeli ten Bóg jest Bogiem, który nie jest taki jak, nie wiem, Zeus czy jakieś bóstwa, które są osobami wcielonymi, które mają magiczne moce, tylko Bóg jest bardziej abstrakcyjny. Czy ta abstrakcyjność tego Boga w zasadzie nie czyni z niego tego samego, co zupełnie abstrakcyjne reguły etyczne mówiące nam, żeby nie krzywdzić zwierząt, bo to jest złe, bo one są czujące i my wtedy krzywdzimy, po prostu zrobimy coś złego. Czy ta ewolucja z takich bóstw bardzo wręcz dziecinnych na tego Boga Abrahamowego, który jest bardziej abstrakcyjny, poprzez następnie rozmycie tego Boga Abrahamowego w ateizmie, a potem przejęcie tych funkcji przez naukę, jakby nie wraca do nas znowu w takiej formie po prostu zwykłej etyki, najzwyklejszej etyki, że już nie ma religii, jest etyka, która w zasadzie w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o regulację naszego życia, jest bardzo podobna. Tam poza tym, że nie ma tego pierwiastka eschatologicznego, że nie wiemy, co się z nami stanie po śmierci, to mimo wszystko to życie współczesne, doczesne nadal mamy regulowane w jakiś tam sposób i wiemy, co jest dobre i złe. I że w zasadzie ta pewnego rodzaju niczańska, ten kryzys, który nastąpił po tym, jak umarł Bóg, to tak naprawdę myśmy z tego kryzysu być może już wyszli? Czy to nie jako cywilizacja, to zachodnia? Znaczy jedna jest też taka kwestia, że no ten Bóg Abrahamowy nigdy nie jest taki do końca abstrakcyjny. Po drugie, to też ta ewolucja w kierunku tego abstrakcyjnego to nie zachodziła tak, że o, nagle jest judaizm i powstaje ten abstrakcyjny, tak nagle, tylko to jeszcze w ramach tych religii abrahamowych ciągle zachodziło. Tak, jak mamy z tym starsze księgi biblijne, to tam jest bardziej postrzegane jako taka pewna siła. No właśnie tak jak na przykład mówiłem z tym zwarciem prądu, nie? Na przykład Arka Przymierza, coś takiego bardzo ważnego, obecność Boga jakby w tej Arce i oni idą sobie przez pustynię według tam Księgi chyba Królewskiej, niosą to Arkę, Lewici niosą, bo oni są uprawnieni do tego, odpowiednio są przygotowani, oczyszczeni, żeby wejść z tym kontakt. Jeden Lewita się chyba przewraca, więc jakiś żołnierz chcąc uratować Arkę, żeby się nie rozbiła, podbiega i łapie ją, żeby ją unieść i wtedy pada rażony śmiercią. Więc etycznie postąpił dobrze, ale został, no to jest taki mechanizm, on nie był przygotowany do tego kontaktu, więc ginie. Więc tu widzimy, że etyka i mechanizm religijny, kultyczny się rozjeżdżają, nie? Znaczy... Dobrze, nie do końca podążyłem tą treścią mechanizm religijny a etyczny, natomiast zauważyłem to, że jest tam pierwiastek nadprzyrodzony, jest tam śmierć w wyniku dotknięcia Arki Przymierza. Natomiast jakie w tej chwili, w 2024 roku chrześcijańskiego mierzenia czasu, jest, jakie są przymioty tego Boga dla takiego standardowego Żyda. Jeżeli jestem takim przedstawicielem najbardziej popularnego głównego nurtu judaizmu, to czym jest ten Bóg, jaki on jest, jakie ma
moce, co myśli. Wiesz, jakbyś mógł to opisać, może głupie pytanie zadaję, mówiąc o tych mocach, ale co to Tak. jest? Dobra, to teraz sobie przejdziemy do tego. Znaczy tutaj też jakby mówić najbardziej mainstreamowe, trudno powiedzieć. No wiadomo, znaczy takie powiedzmy sobie najbardziej tradycyjne to jest po prostu Grave Ortodoksyjny, którego jakoś tam częścią są na przykład Hasydzi, którzy, no oni się wyróżniają dość. Ale też są częścią tego judaizmu tradycyjnego, ortodoksyjnego, mają też dużo sporych własnych zasad. Ale teraz tak, możemy sobie powiedzieć na przykład, tak jak to w judaizmie się rozumie, tą diasporę, rozproszenie, tak? Już o tym mówiliśmy, że jakby to jest trochę takie rozbicie Boga. I tak samo jak na przykład, może to jest ciekawy wątek z kabałą, jak mamy to właśnie to rozbicie naczyń, to wtedy co się tworzy? No, jest to drzewo życia. I tam jest ta prezentacja różnych sefiry, takie atrybuty jakby boskości. Czyli gdy mówimy, że tak jak tutaj już powiedziałeś, że Bóg to jakby uosobienie prawa, nie? No to tak samo można powiedzieć, że to prawo jest rozłożone na tym mechanizmie stworzenia, na tym drzewie życia. Dlatego też drzewo życia było rysowane również jako przedstawienie człowieka. Czyli te sefiry nakładały się na przedstawienie człowieka, czyli odpowiednie miejsca, tak jak można sobie skojarzyć z czakrami, też się rysuje podobnie na człowieku. I w związku z tym człowiek jakby ma naniesione na siebie te odzwierciedlenie pewnych zasad Boga, atrybutów boskości, na przykład srogość albo łaska i tak dalej. Tak samo musi odczytywać też poprzez swoje działanie w świecie, poprzez rytuały, ale też życie codzienne, to, co jest od Boga, te różne atrybuty znajdować i jakby w ten sposób wznosić swoją duszę, nie? Więc to, co było wtedy, że Bóg w pewien sposób jest zamknięty w świątyni, a później jest ta kabalistyczna wizja, że jest w pewien sposób rozbity, czy jest ten element nadprzyrodzony zupełnie, tak jakby bliski nieistnieniu, bo nie ma atrybutów, i druga jego część, która jest atrybutami, nie? Czyli to, co emanowane z niego. Więc to, co emanowane z niego, jest tak jakby ścieżką dotarcia, więc jakby religia wyznacza wtedy taką ścieżkę do naprawy, czyli do tikun. W judaizmie się nie mówi tak bardzo o zbawieniu, bardziej częściej o tikun, czyli właśnie jakaś naprawa rzeczywistości. Gdy na przykład mamy judaizm reformowany, który można powiedzieć, że w USA nawet jest bardziej mainstreamowy niż hasydyzm, bo więcej jest Żydów reformowanych w USA, no to tam z kolei to się mówi o naprawie rzeczywistości społecznej, o pewnym progresie społecznym, ludzie ma o takim liberalizmie społecznym. Też socjalne wątki tu dochodzą, naprawa pod różnymi względami, pewien postęp, więc to z kolei w judaizmie reformowanym tak się to interpretuje, nie? To poczekaj, ja mogę, bo ja przeniosłem swoją chrześcijańską, taką prymitywną wyobrażenie z jakiejś katechezy, że jest sobie Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, oni tworzą Trójcę i to jest coś w zasadzie takiego odrębnego, co gdzieś sobie istnieje, ale może się z nami skontaktować i coś nam powiedzieć. Natomiast to, co mi ty teraz mówisz, to jest, że jest sobie naród żydowski i w zasadzie ten naród żydowski jako wspólnota jest tym Bogiem? Czy tworzy tego Boga? Czy jest jakąś taką, nie wiem jak to powiedzieć, ale Jest emanacją? taki nurt judaizmu, tak zwany judaizm rekonstrukcjonistyczny, który ma taką właśnie wizję, że Bóg jest w rzeczywistości emanacją narodu żydowskiego, cywilizacji żydowskiej. Więc są różne tego wizje. No dobra, ale co myślicie, bo że przejdźmy do tej chrześcijańskiej, bo w sumie wszyscy z tego wyrośliśmy, generalnie, że jest Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, nie wiem, jeszcze jakiś szatan i tak dalej. Tu by się przydała rozmowa z jakimś teologiem, bo ja z tego, co kojarzę, no to poznałem też w umiłowanym Krakowie generalnie osoby, które mi wyjaśniły, że to, co jest na katechezie, to jest jakaś bardzo uproszczona wizja, która w zasadzie nie ma wiele wspólnego z takim zaawansowanym rozkminianiem w kościele katolickim tego, jaki jest Bóg, jakie są jego przedmioty. Natomiast duży problem, jeśli chodzi o religię chrześcijańską, no to jest to, że mamy
uosobienie Boga, Jezusa, który przyszedł na ziemię i mamy całą jego historię spisaną w Biblii, mamy w Nowym Testamencie, mamy generalnie opowieści o tym, co on robił i z tego, co on robił, bardzo dużo wniosków, bardzo dużo sporów, czy Maryja była dziewicą, czy nie była, czy była jakaś, miała jakieś pierwiastki boskie, czy nie, jak z Józefem, itd., itd. O to ich życie toczy się cały wielki spór i wielka wokół tego narosła teologia. Tego, co ty mówisz, Pawle, nie ma. Nie ma takiego osoby w judaizmie, w osoby boskiej, która gdzieś tam się na ziemię sprowadziła i my teraz się bardzo zastanawiamy nad życiem tej osoby. Podobnie jak jest w islamie, na przykład nad życiem proroka są rozważania i jak on to, co on robił, czego nie robił. No i to jest pewien problem, bo to wprowadza dla mnie judaizm jako taka bardziej abstrakcyjna koncepcja, jest zdecydowanie bardziej pociągające w tym, co ty opowiadasz, niż takie wątki, że był sobie Jezus i on tam sobie chodził z ludźmi i on generalnie nauczał, żeby być dla siebie dobrym, co jest w ogóle super, porzucić jakiś materializm, tam rozdać wszystko ubogim i tak dalej, to jest w ogóle świetna rzecz. Natomiast już takie zastanawianie się nad pojedynczymi czynami Jezusa, wysnuwanie z tego jakichś głębokich nauk. Może ty się, Łukasz, do tego odniesiesz, bo mówiłeś, że to cię inspiruje na przykład. Dla mnie to jest wyciąganie tych głębokich nauk nie dlatego, że na przykład Jezus był geniuszem etycznym, moim zdaniem był. To co jak słucham jego przetworzone pewnie po tysiąckroć w Biblii nauki, on był geniuszem etycznym dla mnie, ale jest pewnego rodzaju to, że my słuchamy tego, co on mówił, nie dlatego, że był geniuszem etycznym, tylko dlatego, że był synem Boga, to jest dla mnie pewnego rodzaju aberracja. I chciałem zapytać, czy dla was tego typu, podobnie jak dla mnie, jest tego typu sytuacja, w której Bóg się wciela w kogoś i my potem tego kogoś analizujemy jakoś super specjalnie i w ogóle mamy taką w zasadzie wizję wręcz z jakiegoś tolkienowskiego fantazy, gdzie są jakieś siły, moce, one są poza światem w zasadzie, ale jednocześnie one są trochę tak jak w tych dawnych pogańskich wierzeniach wręcz uosabiane. Czy to nie jest jakaś prymitywna wizja? Czy to nie jest wizja, czy to jest w ogóle wizja, która was satysfakcjonuje i pociąga? Bo dla mnie zdecydowanie nie. I jakoś im dalej, im jestem starszy, tym dalej jestem od takiego tradycyjnego katolicyzmu, na przykład, w którym wyrastałem. Co sądzicie o tej mojej długiej wypowiedzi i wątkach, które poruszyłem? Może Łukaszu, może ty zaczniesz. Tak, to znaczy, wiesz, ja tutaj jakby nie wiem, nie mogę jakby wyrozumieć jakiegoś konkretnie sprecyzowanego pytania, w sensie, co jakby. Tu nie ma pytania, ale słuchaj, czy jeżeli ty, bo nie jesteś może praktykujący tak gorliwie, ale mówisz, że jesteś zainspirowany przez chrześcijaństwo. Czy dla ciebie nauki Chrystusa na przykład są ważne dlatego, że on był mądry, czy dlatego, że on był synem Boga, jak to u ciebie jest na przykład? Ja myślę, że to nie jest na warstwie intelektualnej, to jest na warstwie uczuć. To, co ty powiedziałeś, że był geniuszem moralnym, to znaczy ty tak go nazwałeś. No nie wiem, myślę, że po prostu to jest na takiej zasadzie, że czytasz, nie wiem, kazanie na górze, no i jakby odzywają się w tobie, jakby rezonuje w tobie, jakby. Coś na zasadzie takiego poczucia czystej, bo to jest jakby, no na pewno etyka ma dużo wspólnego z estetyką, czyli jakby nie każdemu się podoba to samo i jakby nie każdy, no to jest tak jakby poczucie, uczucie, tak? Czyli jeżeli ja jakby słucham tego, to ja jakby widzę jakiś ideał, do którego chcę dążyć, bo to nie jest na zasadzie, że ja słucham tych nauk i sobie myślę, o, ja taki jestem. Nie, tylko to jest jakby ten element, którego mi brakuje na takiej zasadzie. Prawda? Czyli ja jakby słuchając tego, no uważam, jakby moje wyobrażenie doskonałości etycznej jest bliskie temu, co czytam, i jak ja to czytam, to budzą się we mnie takie uczucia, że jakby, że mi tego brakuje, że chciałbym taki być, że być może świat byłby lepszym miejscem, gdyby każdy z nas zachowywał się trochę bardziej tak, ale to jest głębsze niż jakiś intelektualny proces, wydaje mi się. To jest granie na jakichś takich bardzo podświadomych instynktach. Ja nawet nie jestem w stanie. Wiesz, ja tak traktuję Pismo Święte, bo
Tutaj słowo święte, jakby no można wierzyć, można nie wierzyć. Ja też nie mówię, nie upieram się, jakby ja też nie jestem taki, żebym się upierał, że to są jakieś namaszczone słowa przez Ducha Świętego, ale po prostu jak to czytasz, to drgają w tobie jakieś takie struny, że myślisz sobie, kurczę, to nie jest beletrystyka, nie? To jest gdzieś tam głębiej. I ja nie jestem w stanie ci odpowiedzieć tak, żeby każdy to zrozumiał. Pewnie gdyby istniała taka odpowiedź, to każdy byłby chrześcijaninem. To jest fenomenalny wątek, który ja uwielbiam, który jest dla mnie fascynujący, wątek świętości. To znaczy, ja się ostatnie 3 dni bodajże, czy 2, poświęciłem na kłócenie się z ludźmi o terapię psychodeliczną, o to, że terapeuci biorą często za dużo, że to jest komercjalizacja, że to jest świętokradztwo. Gdzie ja tu widzę świętość? Dla mnie psychodeliki są pewnego rodzaju sferą sakrum, ale sakrum nie na takiej zasadzie, że uważam, że istnieje jakaś nadprzyrodzona rzeczywistość, czy nadprzyrodzone duchy, które się przez nie przejawiają i my je obrażamy w ten sposób. Trochę tak jak Darek opowiadałeś o tych sprawach związanych z ofiarami i tym podobnymi. Nie. Mi chodzi o świętość, którą my jakby traktujemy jak świętość. Znaczy, nie wiem, klub piłkarski ma swój herb i tam całujemy i w ogóle. Chodzi mi o to, że ta świętość, ona, to pojęcie świętości, ono tak bardzo zostało spojone z czymś naturalnym, że w momencie, kiedy my przestajemy wierzyć w naturalne, to nagle, o, nie ma świętości, a tymczasem ono jest, ono występuje w takim naszym realnym, doczesnym życiu i dla mnie też są sfery, które są święte i ta świętość na przykład czasem dotyczy niektórych osób, są mi bardzo bliskie, albo nie wiem, mojego kota, którego chcę dbać, tak? To jest świętość i to pojęcie świętości, ono ma realne znaczenie. I teraz jeżeli ty mówisz o... To jest też takie, no? To jest chyba też takie dość naturalne, bo ty mówisz, jakby patrząc sobie na chrześcijaństwo, gdzie, jak zaznaczyłeś, ten Bóg już stał się taki bardzo abstrakcyjny, na przykład w porównaniu z różnymi kultami pogańskimi, tak zwanymi, czy animistycznymi. No, świętość przez ludzi była znajdowana w różnych obiektach. Niekoniecznie musiałby to być jakiś transcendentalny Bóg. I te elementy, pewne przejawy, tak, świętości czy boskości, to mogły być też kamienie, różne inne rzeczy. Też coś, co było dla ludzi ważne i w ten sposób chcieli to zaznaczyć. Też obrządek, pochówek też, że ludzie, dusza albo ciała też są w pewien sposób święte, nie? I to, co mówisz o tych kamieniach, było nawet pierwsze. Ja, odpowiadając na Bartka pytanie, jakby mam takie wrażenie, że w ogóle coś takiego jak świętość i coś takiego jak sakrum, ono się pojawiło, kiedy taki prehistoryczny człowiek doświadczał takiej odmienności danej rzeczy albo takiej niezwykłości. I to jakby pojawiała się w nim emocja. To, co powiedziałeś o tym kamieniu, tak, że jest on w jakiś sposób inny od każdego innego kamienia i jeszcze w sposób niewyrażony przez słowa, tak jak ja mówię o kazaniu na górze Chrystusa, jakby drga w tym człowieku jakaś struna i jakby patrzy na ten kamień i rodzi się w nim jakaś emocja i uważa go za w jakiś sposób niezwykły. I teraz jakby to, że to jest świętość jakby, no to dopiero jakby zostało nazwane dużo później, ale według mnie tą pierwotną przyczyną jest ta emocja, która się rodzi. Ja traktując nauki Jezusa i tak dalej, wszystko to, co się nazywa święte, muszę jakby czuć to, że gdzieś tam to we mnie gra. Jeżeli tego nie ma, to czegoś takiego nie mogę nazwać sakrum. Jakie kamienie były w ogóle dobierane? Czy to były jakieś szczególnie świecące kamienie, jakieś lazu, czy coś, jakie kolory specyficzne? Ja to się wypowiem, bo tutaj, tu gdzie jestem, wciąż kamienie się czci także. Często też świątynie powstają właśnie wokół jakiegoś kamienia lub jakiegoś drzewa i cały czas, zwłaszcza w górach, można znaleźć właśnie na przykład jakieś takie, powiedzmy, wzgórze, gdzie znajduje się jakiś konkretny, specjalny kamień. Co do tego, jak te kamienie wyglądają, różnie, czasami one są całkowicie zwyczajne, ale mimo to niech sobie ludzie wierzą, że te kamienie są jednak niezwykłe. I chyba to jest to, chyba tutaj duża racja jest właśnie z tą emocją, czyli po prostu komuś, ktoś mając kontakt z takim kamieniem lub z takim drzewem, doświadczył pewnego rodzaju emocji, pewnego rodzaju
jakiegoś takiego stanu, który uznał za taki nadnaturalny, ale też często ludzie powołują się na sny. Na przykład niedaleko mnie jest miasto Parping i tam jest taka świątynia, w sumie związana z buddyzmem, poświęcona Padmasambale, ale szczyt tej świątyni, na ten szczyt góry, gdzie jest ta świątynia, poświęcona jest bogini Durdze w formie matki Dakshini Kali. I to miejsce zostało odkryte kilkadziesiąt lat temu po prostu przez świeckiego człowieka, który miał sen. I objawiła mu się bogini i kazała mu znaleźć konkretne miejsce na szczycie tej góry. No i on je znalazł. I teraz tam jest jakby świątynia cały czas w budowie, ale już jest funkcjonalna. Ale to, co jest w środku tej świątyni, to też jest właśnie w sumie najważniejszy element, to jest grupa kamieni. Bo tam według tej wizji miało się to bóstwo objawić i tam mieszkać. Słuchaj, no, ale wracając do emocji, które się odczuwa, wydaje mi się, że tu jest konieczna taka hierarchizacja, takie uporządkowanie tego, czyli jakby to sakrum nazwiemy jakby w momencie, kiedy natężenie emocji przy danym, nie wiem, przedmiocie, jak już mówimy o przedmiotach, jakby jest najwyższe, czyli musi być to stopniowanie i w tym najwyższym punkcie możemy mówić o sakrum. A co do niezwykłości kamieni, nie wiem, znam przypadek na przykład w Europie, tutaj u nas środkowej, obsydianu. Czyli kawałka obsydianu, szkła wulkanicznego, który tutaj do nas przywędrował aż z okolic Turcji, gdzie wtedy wybuchł wulkan i jakby było to na że zachowane, albo na przykład meteoryt, tak? Czyli to, co wracam tutaj do tego, co mówiłem wcześniej, czyli coś niezwykłego. Ci ludzie też byli dużo bardziej jakby obeznani z otaczającą ich naturą. Być może my byśmy taki meteoryt podnieśli i uznali, że to jest kawałek zwykłego kamienia, ale człowiek, który całe życie wyrabiał narzędzia z kamieni, jakby widzi w tym coś bardzo niezwykłego. I ta emocja, która w nim tak, że znalazłem coś i kurczę, coś się we mnie zadziało, myślę, że to z czasem przerodziło się w sakrum. Ja chciałem... Ty mówisz o pewnym progu emocji, wiesz, a ja często na przykład mijam takie ulicą. Idąc ulicą można minąć na przykład w Katmandu jakieś kamienie wielkości 10 centymetrów, które też są uznane za jakieś takie specjalne, są... A tam nie pali świeczek i nie robi pokłonów. Więc ty mówisz o pewnym stopniu sakrum, ale... Gdzie postawiłbyś granicę? No bo są po prostu rzeczy, które mogą wzbudzić jakieś emocje, ale na przykład nie na tyle duże, żeby budować tam świątynię, ale jeszcze na tyle duże, żeby jakoś otaczać je jakąś formą czci, na przykład nie stąpać na nie. Słuchaj, być może gdybym znalazł zwykły kamień wyglądający jak taki z nasypu kolejowego, podobny do wszystkich innych kamieni, ale ktoś by mi powiedział, słuchaj, to jest kamień, którym ukamieniowano, nie wiem, jakąś biblijną postać, czyli dopisałby mi do tego odpowiednią historię, tutaj to jest analogia do tych zwykłych kamieni, o których mówisz w Katmandu, że jakby samo napisanie historii, tak, czy tam na przykład, nie wiem, tym kamieniem przybijano gwoździe do krzyża Chrystusa, teraz to wymyślam, ale jakby samo napisanie historii, która już, i powiedzmy tak, kamień nie wzbudzi w tobie emocji, ale jeżeli ktoś weźmie ten kamień i powie, słuchaj, to tym kamieniem robiono to, w tobie pojawia się ta emocja. Wtedy jakby mówimy o tej świętości. To może być totalna ściema, ale jakby zagrało to w tobie, nie? Tak mi się wydaje. Często te kamienie po prostu przypominają też coś. Może przypominać na przykład garnisie z profilu, nie? I ludziom się kojarzy i twierdzą, że on jest jakiś specjalny, nie? Ja chciałem zwrócić uwagę na coś bliskiego świętości, czyli tabu. I ostatnio mnie fascynuje to, że w zasadzie funkcjonalnie to użycie broni nuklearnej w konflikcie zbrojnym stało się tabu. Użycie jakiejś broni chemicznej. Te wszystkie rzeczy, które tam konwencje genewskie czy inne regulują, to jest tabu i to jest tabu, które jest tabu takim autentycznym. To ma charakter takiego samego tabu jak to, że nie wiem, nie jemy czegoś, czy nie mówimy czegoś, czy nie kontaktujemy się z człowiekiem z jakiejś kasty i tak dalej. To nie jest na takiej zasadzie jakieś bardzo racjonalnej. To na przykład bronie taktyczne nuklearne, takie małe siły rażenia mogłyby być używane i to nie powodowałoby jakichś gigantycznych perturbacji dla przyrody czy dla otoczenia, ale tego nie robimy, bo sama broń nuklearna stała się czymś zakazanym, tabu.
I to jest być może też pewnego rodzaju instynkt zachowawczy człowieka, czy jakieś przerażenie związane z wizjami nuklearnej zimy i w ogóle śmierci bilionów ludzi. Natomiast o co chodzi? Że to tabu się wytworzyło w taki sposób nowoczesny. To jest tabu nowoczesnej kultury. Podobnie można by prześledzić być może inne tabu. Kurczę, trudno mi teraz powiedzieć. W głowie mam teraz myśli o jakichś rozmowach na Zoomie i nie wiem, czy jakieś tego typu przesądy, typu nie wiem, ktoś tam, czy zwyczaje wręcz, że nie wyłączamy czegoś, jakichś kamerek, czy nie wiem, nie mam teraz konkretnego przykładu. Natomiast mam wrażenie, że to, co poprzednio mówiłem o tym, że religia nas nie opuściła na takiej zasadzie regulacji etycznej różnych zachowań w życiu, też nie opuściły nas takie zjawiska jak właśnie tabu, jak zwyczaje, praktyki i rzeczy, które nie do końca są racjonalne, ale w jakiś sposób regulują nasze życie społeczne. W takim sensie, że one są racjonalne dla społeczności. Tutaj często się powołuje na przykład dnia wolnego w niedzielę czy w sobotę. Generalnie chodzi o to, że w ten sposób robimy coś, co jest korzystne dla społeczności, chociaż gdyby jednostka na przykład pracowała w tą niedzielę, no to zyskałaby na przykład przewagę konkurencyjną nad resztą, ale to zmusiłoby, żeby nadgonić tą przewagę, całą resztę do pracy w niedzielę. A jeżeli wszyscy pracowaliby 7 dni w tygodniu, nie byłoby czasu na życie społeczne, na, nie wiem, zabawę, rodzinę, robienie dzieci. I społeczeństwo by upadło, tak? Więc mamy pewnego rodzaju tabu, który nas chroni przed wzrostem problemów społecznych, i to pojawianie się tego tabu w nowoczesnym społeczeństwie nadal jest potrzebne. Przy czym teraz nie ma tego pierwiastka religijnego, nie ma tego uzasadnienia, że Pan Bóg tak powiedział. Teraz jest tak, że to jest dobre dla planety, to jest dobre dla ludzi, dla społeczeństwa, dla zwierząt, to jest dobre ze względów etycznych. I wydaje mi się, że należy wspierać tego typu zjawiska, jeżeli widzimy jego dobre skutki społeczne. A rzekłem. Natomiast słuchajcie, z naszych tematów, Pawle, czy ty możesz nam wyjawić, ile ty tak mniej więcej jeszcze masz czasu? Nie słyszymy cię? Ja cię nie słyszę. Tak na pewno z pół godziny. A, dobra, dobra. No to spoko. To tak. Chciałem was zapytać, co to jest tak zwany wiek osiowy, bo ty, Paweł, rzuciłeś to pojęcie. Właściwie sobie o tym powiedzieliśmy bez mówienia terminu, bo wiek osiowy to jest właśnie to, że w pewnym momencie społeczności, religie bardziej celują w takie spojrzenie na jednostkę ludzką, a nie tylko na zasadę działania społeczeństwa, mechanizm działania społeczeństwa, tak? Tak jak na przykład Hiob, on się rozważa to, czy jako jednostka, czy Bóg dobrze robi, czy nie, i tak dalej. Wiek osiowy to się wskazuje wtedy, że pojawiają się gdzieś tak powiedzmy szósty, teoretycznie tak około VI wieku przed naszą erą. Wskazuje się, że na przykład buddyzm jest efektem wieku osiowego, dlatego ma spojrzenie takie bardziej na jednostkę, nie krzywdzenie niż na utrzymanie porządku społecznego i tak dalej. Więc to jest ta właśnie taka kwestia tej przemiany w ludzkiej duchowości, tak? Dobra, Tak to jest mogę powiedzieć. ciekawe, bo ja mam wrażenie z całej tej naszej dyskusji, że myśmy w tym odcinku bardzo skupili się na społecznych aspektach religii, z czego ona wynika. Coś, co w sumie Łukasz ciągle podkreśla, że są pewne wątki społeczne, które wyprodukowały w zasadzie religię, a nie w drugą stronę. Tutaj pewnie gość naszego pierwszego odcinka tego cyklu, Adam Golański, by się nie zgodził. On raczej reprezentuje stanowisko, w myśl którego pewne nadprzyrodzone siły kierują losami, albo przynajmniej wpływają na losy społeczeństwa, nie odwrotnie, że to nie społeczeństwo kreuje te nadprzyrodzone siły w jakiś sposób. A ja bym chciał w jakiś sposób teraz może zrezygnować z tego takiego tematu etyki, który ja dzisiaj bardzo planowałem. Tam jakieś kwestie równości, hierarchii i tak dalej, bo to jest jednak odmienny temat. To jest coś, co byśmy mogli poruszyć na przykład już mówiąc stricte o polityce, socjalizmie, równości, liberalizmie. Natomiast chciałem się zastanowić nad tym, co wy wyznajecie na takiej zasadzie, że
czym jest coś, czego w zasadzie, co nie poruszyliśmy w satysfakcjonującym stopniu ostatnio. W czym my jesteśmy, gdzie my jesteśmy, co istnieje, jakie są nadprzyrodzone siły, jeśli istnieją, ale w takiej zasadzie, że jak wy myślicie w chwili obecnej, nie, jakie są jakieś nauki, kogoś tam, gdzieś tam, coś tam. Ja swoje na przykład widzenie wysnuwam bardzo mocno z wizji psychodelicznych. Moim zdaniem jesteśmy, jestem chyba, co się nazywa monizm, wydaje mi się, że istnieje jedna rzeczywistość i nasz umysł jest jej częścią, przy czym nasz umysł sztucznie wyodrębnia się z tej rzeczywistości. Za tym też idą wskazania moralne, to znaczy krzywdząc jakieś fragmenty tej rzeczywistości, tak naprawdę krzywdzimy sami siebie i wprowadzamy takie stany zapalne i te stany zapalne mogą się potem odbić na nas i tak w kółko, w kółko, w kółko. Tam można też to z teorii gier wysnuwać, ale mniejsza z tym. To znaczy, jeżeli kooperujemy, inni będą kooperować z nami, jeżeli my oszukujemy, możemy nadać się na oszukiwanie, mniejsza z tym. Chciałem wrócić do tej teorii rzeczywistości. Mi się wydaje, że my żyjemy w pewnej rodzaju, że tak powiem, przestrzeni. My jesteśmy punktem w tej przestrzeni, ale jesteśmy jej też częścią i to wyodrębnienie jest bardzo takim pewnego rodzaju zasłoną czy fałszywością. Nie wiem, na ile to by się odnosiło do nauk buddyzmu. Natomiast jeśli chodzi o byty nadprzyrodzone, ja spotkałem się może nie tyle z bytami nadprzyrodzonymi, no bo jakby mając wizję psychodeliczną, ja po prostu się czułem częścią Boga i cały świat był pewnego rodzaju panteistycznie to, do tego podchodziłem. Natomiast miałem kontakt z osobami, które zajmują się magią, tarotem i dawały radę na przykład, może nie tyle przepowiedzieć, co na przykład ustalić datę, kiedy na przykład miałem największego doła w życiu i ta data się zgadzała. I to było na podstawie daty urodzenia. Ja do pewnego stopnia wierzę w tego typu praktyki, natomiast ich zupełnie nie rozumiem i zupełnie nie korci mnie do tego, żeby jakby używać je dla celów moich prywatnych albo na przykład posiądnięcia większej władzy. Pamiętam, że Adam właśnie miał tego typu ciągoty. Natomiast chciałem zapytać, jak wy sądzicie, może zacznijmy od Darka, bo wydaje mi się, że mógłbyś się tutaj odnieść też do tej mojej koncepcji jakiejś takiej jedności ze światem, którą my tracimy poprzez takie nasze błędy w postrzeganiu rzeczywistości wynikłe z tego, jak nasz mózg ją przetwarza. Jakbyś się do tego odniósł i jak ty osobiście widzisz świat? Gdzie my jesteśmy, w czym my siedzimy? Proszę. No, oczywiście koncepcji zdań jest dużo, bo są zarówno monizmy, jak i dualizmy, materializmy i tak dalej. Natomiast no ja tutaj jestem jakby blisko tego myślenia szkoły Advaity, czyli właśnie szkoły buddystycznej, czyli właśnie, że mamy jakiś rodzaj absolutu, który manifestuje się poprzez różne, na różne sposoby. To jest trochę zjedzenie ciastka i posiadanie ciastka, bo z jednej strony mamy panteizm lub pananteizm, czyli taki byt jako taki wszechbyt, który jest wszystkim i wyraża się jako wszystko. Czasami się mówi na to na przykład jako bramka, albo parasakti, albo umysł przez wielkie U, to już tam kwestia konkretnej linii przekazu. Z drugiej strony ten absolut, on może się manifestować pod postacią różnych takich bytów o charakterze boskim. Czyli na przykład mamy te parasakti, czyli taką główną energię, ale ona może się manifestować jako Parvati, Saraswati, Sansarimai, Natkania i inne bóstwa, na przykład żeńskie. Z trzeciej strony, my będąc w tym miejscu obecnie, w którym znajdujemy się, jakby pomimo, że jesteśmy częścią tego absolutu, z naszej perspektywy, która jest ograniczona, mamy pewną drogę do przebycia. I tutaj jest to, co chyba nas może różnić, a może nie, potem doprecyzujesz. Wydaje mi się, że w moim przypadku większy nacisk będę kładł na obecną sytuację i to, co należy zrobić w tej sytuacji, czyli właśnie to, co mówiliśmy ostatnio, że w tym kontekście, w którym jesteśmy, cierpimy i teraz istnieją sposoby na usunięcie cierpienia i realizacja tych sposobów jest możliwa.
I z mojej perspektywy to jest bardziej istotne niż to, jaką my dokładnie koncepcję przyjmiemy, ponieważ no, ta kwestia cierpienia, ona ma znaczenie praktyczne. I to tak jak właśnie mówi się w Darmie odnośnie strzału, że jeżeli ugodzi nas strzała, to bardziej istotne jest to, żeby tą strzałę usunąć i opatrzeć ranę, a niekoniecznie zastanawiać się, jaka była trajektoria lotu i z jakiego drewna jest ta strzała zrobiona. Więc myślę, że nacisk tutaj będzie bardziej na elementy praktyczne. Natomiast pod kątem takim ogólnym myślę, że tutaj jest dużo wspólnego z tym, co ty mówiłeś. Natomiast odnośnie bust, no to ja miałem jakby no, w tradycji Dami Dakri wierzy się, że można się z bóstwami kontaktować. Miałem też okazję obserwować szamanów, którzy wierzy się, że przemawiają w transie przemawiają przez nich bóstwa. I takich szamanów często bardzo szczegółowo się przepytuje, bo żeby ustalić, czy rzeczywiście to jest bóstwo, i na przykład pyta się o rzeczy, których ta osoba nie ma prawa wiedzieć. Na przykład tu jedna osoba była pytana o rzeczy, które się działy w Polsce, a ta osoba w Polsce oczywiście nigdy nie była i po polsku nie mówiła, bo to był młody chłopak. Więc czy, tutaj czy mogę coś zapytać z mojej osobistej jakby problemu z tą koncepcją? Bo ja rozumiem nasz świat. Ja nie rozumiem tego świata bogów, duchów i tak dalej. I dla mnie to jest niepotrzebny dualizm. Moim zdaniem, jeżeli tego typu byty miałyby istnieć, one by były też w naszym świecie, tylko w jakiś sposób niedostrzegalne. Jak ty to widzisz? No to nie jest problem. Znaczy się tradycyjnie w różnych koncepcjach ten jakby ten cały wszechświat, czyli jakby suma wszystkich jakby tych tego, co istnieje, to czasem tam dzielą na poziomy na przykład, na różne warstwy. Ale to równie dobrze możemy sobie podzielić ziemię na warstwy, nie? Więc jakby to, czy nadasz temu światowi taką koncepcję, że on ma na przykład, często mówi się, że ma 17 warstw, nie? Są górne, dolne, ale na przykład w pracy Dakri, w pracy szamańskiej mówi się o 3 warstwach i też jest fajne. To jest już raczej kwestia wtórna i kwestia takiej no w sumie estetyki, bo to raczej ja bym się zastanawiał, na ile to działa, na ile to pomaga, natomiast to jaką tutaj sobie dorobisz hipotezę, to już jest moim zdaniem kwestia wtórna, zwłaszcza, że no, my na naszym etapie i tu, gdzie jesteśmy, nie mamy możliwości sprawdzenia w 100%, czy ten świat ma powiedzmy warstw 17 czy 3. Nie? Okej. Ja tylko chciałem powiedzieć, że mi się w głowie nie mieści, żeby istniała jakaś nadrzeczywistość, która by się rządziła innymi prawami i my byśmy i stamtąd by jakieś byty przenikały do naszej. Ja jestem bardzo. To w ogóle nie przeszkadza. W sensie, że to jakby twoja koncepcja nie wydaje mi się w żaden sposób jakoś przeszkadzać temu, co ja powiedziałem. Natomiast może być tak, że my po prostu nie wszystko dostrzegamy, tak jak mamy na przykład ślimaka, który porusza się po jakiejś tam trajektorii, on może na przykład konkretnie nie rozumieć, czym są chmury albo pobliska dynia, nie? Która jest gdzieś tam 2 metry od niego. No rozumiem, tak jak my na przykład nie mamy takiego dobrego węchu, więc nasz świat jest w jakiś sposób ograniczony, może są to gorszy wzrok niż niektóre krewetki chociaż. Pawle, jak u ciebie jest? Gdzie ty żyjesz? W jakim świecie? Jaka jest twoja osobista ontologia? Dobrze mówię? W tym świecie. Znaczy też tutaj mam to sporo wątpliwości, bo jakby nie zamykam pewnych rzeczy, nie do końca mam też na wszystko odpowiedź. Też no nie chcę tak bardzo, znaczy też jestem takim bardziej trochę eksploratorem, więc pewne możliwości są też czasami otwarte, więc pewne mogę powiedzieć tak, że pewne metafory bardziej uważam za adekwatne, niektóre mniej, jeśli chodzi o takie coś, co ma się nakładać na to siatkę ontologiczną rzeczywistości. No aczkolwiek na przykład tutaj powiedziałeś, że, no, że jest monizm, a jednocześnie jest umysł, który, no i jakaś wtedy rola umysłu, czy to jest materialny, no, czy nie umysł, jest. Umysł jest częścią tej rzeczywistości, natomiast umysł ma pewnego rodzaju charakterystyki, które ja dawnej swoim rozważaniach nazywałem lustrem, to znaczy umysł tworzy mapę tej rzeczywistości i próbuje się w niej poruszać, natomiast ta mapa jest złudzeniem pewnego stopnia i pewnego rodzaju... Narzędzie eksploracyjne. Tak? Przepraszam, bo nie usłyszałem. Takie narzędzie eksploracyjne, tak? Poznawcze po prostu. Trochę też korygujące pewne wady, problemy.
To różnie można interpretować. Ja potem w ogóle zaprzestałem tworzenia różnych teorii związanych z umysłem, bo inne rzeczy w życiu. No więc na przykład Jestem prawie pewien, że obecne neuronauki i tak dalej mają dużo lepsze modele umysłu. Teraz wchodzi sztuczna inteligencja, która też mocno daje pewnego rodzaju intuicję na temat tego, co się odbywa. Więc moja teoria umysłu, dajmy sobie z tym spokój, to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie. Tak, ale właśnie to też jest taki pewien problem. Na przykład, gdy chcemy mówić o monizmie, jaka jest to rola umysłu, to neuronauki mają różne modele, a z drugiej strony też, jak się mówi już wtedy, czym jest ten umysł, to wtedy pojawia się pewien problem i wchodzi filozofia i pojawiają się spory, które do dzisiaj trwają, czy monizm, czy dualizm, czy jakieś stanowiska pośrednie różnego rodzaju. No, ja to tak dokładnie właśnie mówię, że pewne rzeczy są dla mnie otwarte, bo im bardziej czytam, to okazuje się, że są pewne takie drobne rozróżnienia, różne argumenty, których nie jestem jednoznacznie w stanie stwierdzić, czy tak, czy inaczej, przynajmniej na pewnym etapie. I też mi się to bardzo podoba, że pewne rzeczy są nierozstrzygnięte, aczkolwiek tworzy się coraz większa siatka tego, w jaki sposób mogę ten świat postrzegać i mogę tak to widzieć. Co tu jeszcze? Czyli Chciałem powiedzieć. ten obraz tego słonia, którego tam jedna osoba trzyma za trąbę, druga za nogę, powoli zaczynamy widzieć i trąbę, i nogę. I może za niedługo dostrzeżemy też uszy i okaże się, że to jest słoń. Tak, staram się złapać za różne miejsca, tak, rzeczywiście, no. O czym tu jeszcze mówiliście? Co jest na przykład takim sakrum dla mnie, tak? No to ja tutaj mam bardzo tutaj akurat w tym względzie prosty obraz. Tak mi się wydaje przynajmniej, że jeśli chcemy, to też jest tak trochę wzięte z filozofii, albo też od drugiej strony też, no, jak patrzę sobie na religię, co one miały, co nie, co mi się podoba, co mi się nie podoba, i później widzę pewien taki nadmiar pewnych zasad albo czegoś innego i w jaki sposób to się w ogóle w tym odnaleźć, czy to tak, czy inaczej. Patrzę sobie, myślę, no, niektórzy sobie tak robią, niektórzy inaczej, to są pewne rozwiązania społeczne. Dlaczego te mają być właściwe, bo jest dominujące, albo coś takiego. Dla mnie się wydaje, że takie coś to powinno być jakaś taka, nie tyle prosta, że łatwa, tylko że prosta w sensie jakaś w miarę jednolita odpowiedź, nie? Więc tu taką znajduję w tym, że no, mówi się nie krzywdzenie, nie? Więc to tak myślę, że też tutaj z Dariuszem by pewnie się dogadał, że taka zasada, jak Ahimsa, tak? Bo jednocześnie, bo jednocześnie. Czy można krzywdzić naszych wrogów, szkodniki i tego typu No sytuacje? właśnie, tu się pojawiają pewne problemy, ale tu już mówimy na pewnym dość jednolitym gruncie, przynajmniej na samym początku, nie? Możemy mówić i z tego wyprowadzać, jak my postrzegamy to niekrzywdzenie, nie? Wtedy już jest jakiś przynajmniej punkt zaczepienia, żeby coś mówić, bo jak patrzę na różne religie, to czasami trudno połapać się, gdzie jest rzeczywiście ten punkt zaczepienia. Czy ten punkt zaczepienia na przykład jest takim w jakimś może wyobrażonym Bogiem, który ma odzwierciedlać utrwalenie pewnej rzeczywistości społecznej, czy nie? Tak samo jak na przykład często w religiach się pojawia ten motyw wstrętu, że nie róbcie tego, to jest wstrętne dla Boga. I to później patrzymy, to jest coś, co pojawia się, na przykład Jonathan Haidt pisał o takich różnych tych wektorach, nie? Że na przykład bardziej konserwatywne osoby częściej w swojej metaforyce mówienia o wartościach poruszają wątek wstrętu, że coś jest dla nich takie wstrętne, nie? I to tak też na przykład w religiach, w Biblii też widzimy, że czasami się pojawia, że na przykład homoseksualizm jest określony jako wstrętny. Chociaż nie do końca wiem, czy homoseksualizm, bo to jest tak napisane w Powstrzymam Biblii. cię, bo bardzo, bardzo uciekasz od własnych osobistych stanowisk na rzecz analizy kultury, różnych wątków A, filozoficznych. bo znaczy ty zacząłeś ten szczegół poruszać, czy na przykład, czy można krzywdzić wrogów, czy można krzywdzić tych, którzy atakują. To już są kwestie takie bardziej szczegółowe, to które już bardziej racjonalnie można by próbować się starać urządzić społeczeństwo, nie? A jak już tak mówię, to co tak dla mnie, no to właśnie ta kwestia taka wyjściowa, że nie krzywdzenie innych istot, przynajmniej na tyle, na ile możemy, nie? Bo to nie jest tak, że coś jakoś znajdziemy idealne rozwiązanie. Łukaszu, czy Właśnie możemy, czy mógłbyś. trąbę.
tym niekrzywdzeniem, bo to właśnie mi się wydaje, że tak jak tutaj było mówione, że dobrze jest mieć taki wspólną bazę, bo na przykład można znaleźć nurty, które mówią, że to, co jest najważniejsze, to jest na przykład posłuszeństwo wobec Boga. Więc jeżeli Bóg każe nam pacyfikować jakąś wioskę albo zniszczyć jakiś naród, to wtedy to będzie właściwe. Więc to jest zupełnie inne postrzeganie. Natomiast jeżeli mówimy z punktu widzenia właśnie tej Achimsy czy Metty, jak to się też czasem mówi, to nawet jeżeli będziemy mieli pewne niuanse, na przykład jedni będą twierdzić, bo są takie teksty w Darmie, jedni twierdzą, że podczas wojny należy powiedzmy się bronić, a drudzy mówią, że nie, nawet podczas wojny nie należy się bronić, to mimo wszystko to są niuanse, bo mamy tutaj pewien wspólny mianownik, na którym możemy budować jakiś rodzaj porozumienia. I myślę, że nawet jeżeli będą te różnice, to jest tutaj jakaś fajna baza do współpracy. Tak, też mi się to wydaje takie właśnie uniwersalne jakiś punkt wyjścia. Możemy się nie zgadzać dalej, ale to można przyjąć jako takie w miarę odczuwalne przez różne osoby. Też mamy empatię, to jakoś może potwierdza, może nie. Też jeśli chodzi o religię, że na przykład religia mówi posłuszeństwo Boga, to na przykład w judaizmie niekoniecznie też tak musi być. Na przykład w Talmudzie jest napisane, ktoś przyszedł do rabiego Hillela, tak jeden z ważniejszych, i jego pyta się go, powiedz mi, jak postępować według to, stoję na jednej nodze i powiedz, jak mam zacząć postępować według jednej tory. Streść mi tory w jednym zdaniu. To on powiedział, nie czyń innemu to, co tobie niemiłe. I to jest cała tora. Mam pytanie, bo tak konkretyzując, no to mamy sytuację Palestyna-Izrael, załóżmy, że Izrael nie atakuje, natomiast został zaatakowany przez Hamas, powiedzmy, że ten Hamas został odparty. No i dobra, mamy Palestynę, tak bardzo hipotetycznie teraz, Palestynę, gdzie masz tą organizację Hamasu i masz realne przesłanki, że oni mogą zrobić nam coś złego. Atakujemy ich i rozbrajamy ich, czy nie? Czy próbujemy na przykład ich przekonać do pokoju? Przekonać. Znaczy Hamas to jest organizacja, której się ciężko przekonywać, jak są jakieś no to co ustania. Robimy? Atakujemy? No właśnie to jest też tak kwestia takiego trochę klinczu, takiego zamknięcia patu, nie? Że co tu zrobić? Jednocześnie mamy rządy jakieś. Te rządy dlatego się coraz bardziej radykalizują, bo ludzie odczuwają, że nie da się z kimś gadać, więc wtedy bezpieczeństwo, ci, którzy mówią o bezpieczeństwie, o czymś tak dalej, nawet jeśli są radykalni i nie podobają się z innych względów, no to mogą być wybierani, nie? Więc Ja to widzę taki problem naszej dyskusji. My bardzo łatwo jesteśmy w stanie powiedzieć nie krzywdźmy, natomiast to jest... Łatwo jest nie krzywdzić. Można na przykład dostać depresję, siedzieć w pokoju i wtedy jesteś etycznie zajebistym gościem, bo nie krzywdzisz. Pytanie jest takie, jak no, działać? Okej, ale jeżeli zostaniesz na przykład takim mnichem, który nie ma depresji, tylko po prostu siedzi w miejscu, to nie krzywdzi siebie, tylko sobie chce taki wybrał sposób życia. Mniejsza z tym, w działaniu, które jak działasz, czasem coś się zrobi złego tak przypadkiem. Pytanie, jak ty już to rozdzielisz na części, no to działasz, staje się coś dobrego, ale przy okazji też coś złego. Ktoś został skrzywdzony tak, ale tylko trochę i wiesz, masz jakby, musisz to zmierzyć. Czy to dobrego, co zrobiłeś, było warte tej małej krzywdy tego kogoś? Bo uznanie takiej bardzo prostej zasady nie krzywdź, okej, myślę, że wiele osób by się pod tym podpisało, a potem jak już niuansujemy, to zaczyna się ważenie i wszystko zaczyna się rozpadać. Słuchajcie, bo myśmy teraz bardzo skręcili w etykę. Ja jeszcze chciałem spytać Łukasza, bo pominęliśmy ciebie, żebyś nam opowiedział o swojej wizji świata ontologicznej, metafizycznej, gdzie my jesteśmy, czym jest rzeczywistość, w której ty jesteś, w której budzisz się rano i myślisz sobie, nie wiem, jestem... Czy jaka jest w ogóle twoje myślenie, czy to jest, jestem w Polsce, jestem na ziemi, jestem w przestrzeni jakiejś, jestem w rzeczywistości duchowo-umysłowej, jak ty to widzisz? Ja jestem entuzjastą używania nauki do opisu świata, ale uważam świat za na tyle skomplikowany, że nauka nie jest wystarczający instrumentem do jego opisu, czyli ja bardzo lubię korzystać z nauki do opisu świata rzeczywistego, z nauk przyrodniczych i tak dalej, ale uważam, że
tak naprawdę większa część tego, że jesteśmy ludźmi i tego, jak wyglądają nasze relacje z innymi ludźmi, nie jest ani nigdy nie będzie możliwa do opisania przez naukę ze względu na samą złożoność i na to, że jako ludzie żyjemy w świecie idei, emocji, abstrakcji, symboli, które jakby nie są do uchwycenia przez naukę. I dlatego po prostu nie mogę być scjentystą i nie mogę jakby postrzegać świata wyłącznie przez pryzmat nauki, bo uważam, że na przykład moralność i etyka, o której dzisiaj tutaj no, mało powiedzieliśmy, nie może być wynikiem takiego replikowalnego, falsyfikowalnego eksperymentu empirycznego, który da się zaplanować i powiedzieć, co jest dobre, a co złe. W związku z tym jakby postrzeganie świata w takim paradygmacie naturalistycznym, materialistycznym, czy właśnie scjentystycznym uważam za po prostu bardzo niedoskonałe i bardzo niepełne i uważam, że bardzo dobrymi takimi modelami funkcjonującymi, dotykającymi właśnie tej sfery, której nie dotyka nauka, są właśnie religie. Tak mi się wydaje. Dlatego jestem entuzjastą, dlatego interesuję się tematem religii i dlatego według mnie wcale nie jest to sprzeczne z zainteresowaniami nauką i bardzo często w wielu miejscach na ten temat dyskutowałem i panuje taki pogląd, że albo ktoś się interesuje nauką, albo ktoś się interesuje religią i jedno z drugim jakby nie może współgrać. Otóż uważam, że to się świetnie uzupełnia. Uważam, że to się świetnie uzupełnia i jedno dotyka sfery, której drugie nie dotyka. Natomiast nie mógłbym być również fideistą i nie mógłbym jakby przedkładać wiary ponad racjonalne, empiryczne poznanie, no ze względu na swoją naturę, ciekawość świata i być może właśnie zainteresowanie nauką. Dlatego jakby te dwa elementy muszą dla mnie istnieć i uważam, że człowiek jako taki funkcjonuje właśnie na zasadzie rozpoznawania symboli i jest w człowieku jakaś taka warstwa, którą można by nazwać duchowością, że my wiele rzeczy czujemy i czasami jakby ja racjonalnie nie jestem w stanie wyrazić czegoś, co gdzieś tam we mnie zadrgało. To jest to, co mówiliśmy przy okazji rozmowie o tej świętości i o sakrum. Uważam, że jakby naukowo, nawet neuronauki jakby z tego, co się interesuje i co czytam, to nawet ani neuronauki, ani psychologia żadna, czy behawioralna, czy poznawcza jakby póki co w sposób kompetentny dla mnie nie odpowiadają na te pytania. Ja jakby lepsze odpowiedzi na część rzeczy dotyczących relacji międzyludzkich dostaję w mitach, alegoriach, bajkach, bo można to nawet uznać za bajki. Ja się nie obrażam, jeżeli ktoś mówi o religii, że to bajka, bo uważam, że bajki są również wartościowe, bo wartościowy jest morał, który jest w tych bajkach, a nie, że sama historia jest prawdziwa. One mogą być fałszywe, ale dla mnie jakby sama wartość, ja te symbole rozkodowuję w taki sposób, że mi one opisują świetnie rzeczywistość i jakby nie chciałbym się z tym rozstawać. Dla mnie świat religii jest czymś pięknym, równie pięknym jak świat nauki i uważam, że warto to godzić ze sobą. Okej, okay. Wiesz co, tak odnośnie bajek, symboli i tak dalej, ja mam, obcując z psychologią, zwłaszcza z tak zwaną pop psychologią, mam mocne wrażenie, że tam nadal pokutują rozmaite bajki, rozmaite nurty, nie wiem, jungowskie, gdzie masz alegorie, metafory, jakieś określenia bardzo dziwne, które myślę, że być może inaczej nie jesteśmy w stanie nawet mówić o pewnych zjawiskach, ale to już mniejsza z tym, bo mam wrażenie, że psychologia bardzo się skupia na tej osobie jednej, a nie na nawet relacji między dwoma osobami, czy krzywdzeniu drugiej osoby, tylko bardziej na tym, jak ta relacja na przykład wpływa na mnie jednego, jak zrobić, żeby mi jednemu było optymalnie. To jest w ogóle dla mnie dość podejrzane, może o psychologii kiedy indziej. Natomiast o co mi chodzi, że w jakiś sposób w tej wypowiedzi pominąłeś dla mnie coś istotnego, co ja staram się od ludzi wydobyć i trochę mi się nie udaje, jak tak z wami rozmawiam. Jakby w czym my jesteśmy zanurzeni w tej chwili? Wiecie, my jesteśmy na czacie, no jakby tak możemy sobie mówić, jesteśmy na czacie, na Messengerze sobie rozmawiamy, nagrywamy to, ja jestem u siebie w pokoju, siedzę sobie na krześle i tak dalej, tam jest jakiś świat dookoła wszędzie i
jesteśmy w tym samym zasadzie miejscu, bo na Ziemi i tak dalej, jest sobie ten wszechświat się tam rozciąga i tak dalej. Tak jakby przedstawiam teraz taką wizję naukową. Jakby ta naukowa wizja, powiedzmy, zakładam, że jest przez każdego z was podzielana do tego stopnia, że nie wiem, nie jesteście jakimiś płaskoziemcami, czy wierzycie w to, że nasza rzeczywistość istnieje nie, poza naszymi mózgami, nie jesteście solipsystami. O co mi chodzi? Czy na przykład ten wszechświat waszym zdaniem stworzył Bóg? Czy istnieją takie byty nadprzyrodzone? Jakbyś Łukaszu mógł o tym opowiedzieć, czy ty na przykład myślisz, że wszechświat został stworzony przez Boga? Bo takie graniczne pytania, gdzie nauka już, bo ty mówisz, że nauka zajmuje się czymś, religia zajmuje się czymś i z połączonych sił mamy bardzo całościowy obraz świata. No i co, jeżeli wychodzimy już poza te obrazy naukowe, bo naukowcy mogą bez problemu w zasadzie powiedzieć, że przed powstaniem wszechświata nie musiało cokolwiek być, bo nasze postrzeganie czasu jest błędne, bo czas tak trochę nie działa, że mamy linię i ta linia musiała, jakby coś musiało być przed. To jest bardzo takie potoczne rozumienie. I czy ty na przykład, Łukaszu, twierdzisz, że wszechświat stworzył Bóg? Wiesz co, czytając Hawkinga i to, jak on jakby opisuje to, i on oczywiście z pozycji materialisty, ateisty tłumaczy w swojej książce, jakby dlaczego on uważa, że to nie Bóg mógł stworzyć świat. I wiesz co, czytając ten opis, jakby ja widzę człowieka, który jakby stara się za wszelką cenę wyprzeć to, co samo mu się narzuca, bo on tam jakby pisze o tym, że nie, a z drugiej strony zaznacza, że no w sumie to nie ma w fizyce tak, żeby coś powstało bez masy, bez energii. Teraz jakby cytuję totalnie z pamięci, więc jakby nie jestem fizykiem, nie jestem ekspertem, ale po prostu mówię o swoich odczuciach, że no szczerze, totalnie mnie gość swoją książką nie przekonał. I pamiętam, że czytając ją, właśnie zastanawiałem się nad twoim pytaniem, tak? Czyli jak powstał świat, czy mógł go stworzyć jakiś Bóg. Ja myślę, że Bóg to jest symbol istniejący w naszej kulturze, którym my rozkodowujemy na określony sposób i rozumiemy go w określony sposób, ale jakby on nie musi oznaczać dokładnie tego. Nie wiem, czy nazwać to Bogiem, czy świat stworzył Bóg. Może po prostu, nie wiem, coś jakby było przed tym wielkim wybuchem i jakby w jakiś sposób stwarzało świat, ale być może było to coś jakby dla nas nieopisywalnego, co w sumie mieści się w idei Boga. I teraz jakby ja nie jestem za bardzo przywiązany do tych nazw, czy to Bóg, czy to nie Bóg, ale jakby no uważam, że no mówię, jakby w tym konkretnym przykładzie, czy Bóg stworzył świat, nie wiem, czytając Hawkinga, który się tym zajmował, no nie przekonał mnie on, pomimo tego, że usilnie próbuje tam przekonać, natomiast te argumenty, które on podaje, no nie są wystarczające według mnie, nie? Wiesz co, ja mam pewnego rodzaju obiekcje co do nawet Hawkinga, to znaczy chodzi mi o to, że dużo, miałem taki miesiąc temu okres, że sobie słuchałem dużo Dragana, taki fizyk, profesor, opowiada, popularyzuje i on generalnie dużo mówi o tym, że my dużo rzeczy nie wiemy, że to, co my wiemy, jest prawdopodobnie błędne, że rzeczy, które są w rzeczywistości, są tak mindfuckowe, że nasze złożone. Złożone, ale tak nasze rozumienie jest już nie tylko o tym przykładzie czasu, czy w ogóle całej masy rzeczy jest zupełnie błędne i dlatego na podstawie takich naszych intuicji w oparciu o to nasze normalne postrzeganie raczej dojdziemy do błędnych wniosków. Okej, to jest jedna rzecz, którą w jakiś sposób akceptuję, a druga rzecz mi uciekła, także będziemy musieli poczekać. Ale Bartku, cała, jak się słucha Dragana, to cała fizyka kwantowa pokazuje to, że nasze rozumienie świata z perspektywy nas, naszych receptorów, naszych zmysłów jest cholernie zawodne, nie? To, co Dragan opowiada i rzeczywistość, jaką on jakby opisuje, która faktycznie istnieje, jakby no według mnie filozofia nasza ludzka za tym po prostu nie nadąża, bo teraz jakby musimy jakby zmienić całą filozofię i no nadążyć, zmienić pojęcie, tak jak sam powiedziałeś, czasu i tak dalej. Natomiast on mówi jedną też bardzo ważną rzecz, że on jakby uczy swoich uczniów czegoś, później mówi im, że to jest ściema,
odkłamuje to, pokazuje im, jak to wygląda, po to, żeby oni to załapali i zrozumieli, po to, żeby za chwilę znowu im powiedzieć, że to wcale nie tak, że to jest ściema i tworzyć kolejny model, coraz bardziej skomplikowany, gdzie tak naprawdę ten pierwszy jest totalnym oszukaństwem. I dla mnie troszeczkę to jest analogia do religii. Religie są dla mnie jakby tą syntezą, dają tą górną jakby wartość. Czyli jakby trzeba stworzyć historię po to, żeby ją później odkłamać, dlatego że jak jesteśmy młodzi, to jakby nie mamy jeszcze tej percepcji i tego rozumienia, więc potrzebujemy czegoś łatwego. Stąd ta katecheza nieszczęsna, która jest tak prosta, ona jakby stara nam się pewne wartości przekazać w sposób niedoskonały. Jak wejdziemy już intelektualnie na inny poziom, to trzeba to odkłamać, powiedzieć, słuchajcie, to nie tak, to tylko był taki model, żebyście mniej więcej wiedzieli, o co chodzi. Tak naprawdę to wygląda inaczej i tutaj podać kolejną wersję i to jest niestety konieczne. I jeżeli w nauce to działa, bo o tym mówi Dragan. Jeżeli w czymś tak elementarnym jak fizyka to działa, to dlaczego nie miałoby to działać w religii, tak? Że my zapoznajemy się z pewnym modelem, który jest z samej swej natury niedokładny i nie odpowiada rzeczywistości, tylko próbuje nam coś pokazać. To jest bardzo dobra analogia do religii. Wiesz co, Dragan Dragan dużo mówi o sztucznej inteligencji i dla mnie to jest najciekawszy temat ostatniego roku, dwóch lat. W każdym razie jest taka sytuacja, że jest ten paradoks Markowa. Generalnie masz to, że dużo trudniej jest symulować procesy odpowiedzialne na przykład za ruch tą ręką. Nam się wydaje, że to jest takie proste, a na przykład takie abstrakcyjne dyskusje, jak my teraz mamy, wydają nam się jakimiś trudnymi rzeczami, nie wiem, programowanie, takie rzeczy, nie? Trudne, skomplikowane. Natomiast tak naprawdę to machanie tymi rękami jest dużo trudniejsze, bo tu jest taka liczba złożonych procesów, które my opanowujemy, ponieważ nasze ciała przez miliony lat ewolucji zostały do tego zoptymalizowane, natomiast jesteśmy bardzo niezoptymalizowani do myślenia, do percepcji rzeczywistości w taki abstrakcyjny sposób tworzenia tych modeli itd., itd. I to powoduje coś takiego, że jak ty teraz mówisz właśnie o tych dochodzeniu do tej prawdy o świecie w coraz to doskonalszych modelach, ja mam wrażenie, że nasza ludzka percepcja, nasze możliwości są ograniczone i że to sztuczna inteligencja przeskoczy to i ona uzyska lepsze modele rzeczywistości, lepsze wizje tego, gdzie my jesteśmy, w czym my jesteśmy, jaki jest Bóg, jaki jest świat, jakie są jakby rzeczy, które są dla nas niepojmowalne. Być może dostaniemy od niej jakieś, że tak powiem, Pismo Święte, które nam powie, jaka jest rzeczywistość, ale to też będzie znowu w rodzaju przypowieści, żebyśmy byli w stanie jakoś to rozumieć. Albo na przykład dostaniemy, nie wiem, coś w rodzaju sakramentu w stylu, tutaj masz pigułkę z poznaniem i ona ci wywoła pewnego rodzaju zmiany w mózgu, które obwieszczą ci jakieś prawdy, które sztuczna inteligencja myśli. Są takie próby, Bartku, co wydaje mi się bardzo ciekawe, dlatego że jakby zestaw zmysłów, którym dysponuje człowiek, tutaj nawet było to wspomniane, że ktoś może mieć lepszy węch i inaczej postrzegać rzeczywistość, tak? Czy rekin może jakby, nie wiem, widzieć w podczerwieni, czy nietoperz może słyszeć ultradźwięki, a wieloryb może słyszeć infradźwięki i który zestaw receptorów jest najlepszy w poznaniu rzeczywistości? I aplikowano to do sztucznej inteligencji coś takiego, nazwano to Umwelt z niemieckiego, też od jakiegoś filozofa, czyli jakby zestaw zmysłów do postrzegania świata. I teraz powiedzmy, że zrobimy taki Umwelt ważki i będziemy mieli jakby postrzeganie z tymi oczami jakby w taki sposób. Do tego zrobimy Umwelt nietoperza, wieloryba i tak dalej. I który z tych jest najdoskonalszy w poznaniu świata? I jakby całość miała polegać na tym, że jakby z tych wszystkich receptorów dostępnych, znanych nam zwierząt, trzeba by wybrać zestaw receptorów, który faktycznie najlepiej oddaje rzeczywistość. I są takie próby. Ja się z tym jakby spotkałem, że oczywiście to wszystko trzeba dać do zmielenia właśnie sztucznej inteligencji, tak, po to, żeby ona jakby na zasadzie milionów interakcji spróbowała w jakiś sposób to określić, ale my jakby mamy swoją percepcję, która jest bardzo mocno ograniczona, tak, czyli świat nietoperza jest zupełnie inny niż nasz. Kto lepiej postrzega rzeczywistość, my czy nietoperz? I tu jest próba zrobienia z tego takiej średniej i to, co ty teraz, Bartku, powiedziałeś, to się dzieje i być może niedługo jakby zetkniemy się z tym.
jaki zestaw receptorów najlepiej określa rzeczywistość i teraz jak ta rzeczywistość wygląda postrzegana przez pryzmat tych idealnych receptorów. To jest skomplikowane, co mówię, ale no nie wiem. To jest dla mnie bardzo ciekawe. To jest ciekawe, mi się przypomniało coś takiego jak to, która dyscyplina naukowa i którzy eksperci są tymi z najlepszą wiedzą. Czy fizyka jest królową nauk, czy może na przykład objawienia religijne, mistyczne. I wydaje mi się, że wiele z tych narracji jest słuszne. No tak jak masz coś takiego, masz na przykład historię, nie? Ale w historii możesz skupiać się na bitwach czy jakichś rozgrywkach dworskich, politycznych, ale możesz skupić się na tym, że tutaj ekonomia danego państwa jakąś tam rolę odegrała albo populacja. I ten słoń przysłowiowy, o którym mówiliśmy, może być z tak wielu różnych kątów badany, że trudno ustalić, który jest ten prawdziwy, co nie znaczy, że nie mamy dostępu do pewnego rodzaju wiedzy prawdziwej. Nie będę używał słowa obiektywnej. Dobra, słuchajcie, bo ten temat już w zasadzie odbiega od tego naszego wątku, którego zaczynaliśmy, czyli religii. I mam trochę wrażenie, że myśmy teraz weszli w takie kolejne już bardzo nowoczesne i że ta religia, o której mówiliśmy, była po pierwsze bardzo ludowa, po drugie bardzo taka regulująca życie społeczne, a niekoniecznie samopoznanie. I my już teraz, mówiąc tak bardzo szczegółowo o tym poznaniu, zaczęliśmy wchodzić w zupełnie inny temat, temat nauki, temat umysłu, który też jest ciekawy, ale może już go zakończmy. Chciałem zapytać, czy my mamy jeszcze jakieś ważne rzeczy, które chcielibyście poruszyć? Może zacznijmy od Pawła, bo ty chyba masz najmniej czasu, jeśli chodzi o twoją dostępność dzisiaj. Nie no, mi się wydaje, że całkiem ciekawe. Oczywiście, co tam jeszcze dodatkowe rzeczy wyszły, to by się rozwinęło, ale już chyba już byśmy odbiegali. Właśnie, tak mi się wydaje, no co tu mogę powiedzieć, no ten wątek z Umwelt to też ciekawe, też jeśli chodzi o własną wizję, bo też pokazuje, że no ontologie, które sobie tworzymy, albo różne wizje, no to też właśnie wynikają może z tego, jak zostaliśmy wrzuceni w tą rzeczywistość, tak czy inaczej, nie? Albo jeżeli się zgodzimy nawet na to, żeby nie krzywdzić, ale nie do końca to jest możliwe, żeby zupełnie na 100%, no to w jaki sposób te decyzje moralne, bo decyzje moralne wynikają dlatego, że nie da się zupełnie przestrzegać zasady niekrzywdzenia, nie? Dlatego są dylematy. Więc też jak to rozwiązujemy, też wynika z tego, w jakim jesteśmy takim we własnym, nie wiem, czy to będzie dobre słowo umwelcie, ale ta metafora mi się podoba, w jaki sposób jesteśmy osadzeni w swojej rzeczywistości, w naszych doświadczeniach, nie? Dobra, Darku, czy są jeszcze jakieś tematy, do których chciałbyś nawiązać w tej chwili? Ja może bym się tutaj odniósł do wypowiedzi właśnie wcześniejszych jako biolog, bo ogólnie czymś jakby normalnym jest, że my jako organizmy żywe, nie tylko ludzie, ale także wszystkie inne organizmy żywe, jesteśmy przystosowani do radzenia sobie w konkretnej sytuacji, w konkretnym środowisku i do percepowania tego środowiska. Więc jakby czymś oczywistym wydaje się, że możemy mieć problem postrzeganiem lub rozumieniem elementów, do których percepowania nie jesteśmy przyzwyczajeni, bo jeżeli wyobrazimy sobie człowieka pierwotnego, no to dla niego i dla jego przeżycia i rozmnożenia rozważania na temat fizyki kwantowej są całkowicie zbędne, a wręcz by go obciążały, więc no nie ma nawet takiego, trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym on by wytworzył sobie jakąś formę myślenia lub percepcji takich procesów, które nam się wymykają. I faktycznie jest ciekawy ten projekt tych zestawienia zmysłów. Myślę, że jakby to sumować, dać na przykład, wiecie, te wszystkie zmysły razem, żeby zrobić takie super zwierzę. Ale myślę, że nawet wtedy to na przykład... Ale o to chodzi dokładnie. Ale wydaje mi się, że nawet wtedy to za bardzo nam nie pomoże, chociażby w przypadku fizyki kwantowej, bo żadne z tych zwierząt nie jest przystosowane do tego, by radzić sobie z takimi problemami. Nie? No i myślę, że faktycznie ostatecznie będziemy skazani na takie metafory, historyjki, które należy budować, odczarowywać to, co mówiłeś. Ale co ciekawe, w darmie też się coś takiego stosuje. Stosuje się właśnie najpierw takie jakieś bardzo proste opowieści, które później się odczarowywuje. Mówi się, że to właściwie jest tylko po to, żeby wzmocnić na przykład twoją wrażliwość czy coś i daje się kolejne, coraz bardziej złożone, aż w końcu dochodzi się do poziomu doświadczenia, które wymyka się poza pojmowanie zmysłowe.
i poznawanie konceptualne właśnie z tego względu, że żeby ukazać tę prawdziwą rzeczywistość, to musimy nieco wybiec poza te nasze postrzeganie typowo zwierzęce, nazwijmy to. I chociażby jako przykład jest taka opowieść o tym, że zielona tara na tym podstawowym poziomie. Zielona tara to była taka księżniczka, która dużo praktykowała i później stała się tą taką zieloną tarą, która może pomagać innym osobom, ale na takich wyższych stopniach już się mówi, że to jest po prostu po to, żeby inspirować adeptów. I tam dzieli się wtedy na bardzo złożony sposób, w jaki sposób przejawia się ta tara i o co tam w tym chodzi, a z kolei na wyższych poziomach jest jeszcze gorzej. Czyli w sumie podobnie jak ty mówiłeś o tej nauce i odczarowywaniu, nie? Że możliwe, że jesteśmy skazani właśnie na takie formy budowania łańcuchu analogii, nawet mając ten umbęd, ze względu na to, że my jako organizmy biologiczne po prostu nie jesteśmy przystosowani do postrzegania i rozumienia bezpośrednio tych rzeczy. Natomiast to, co ja bym mógł poruszyć jeszcze i o tym mówiliśmy nawet ostatnio, to ja tutaj możemy sobie zrobić rozmowę chociażby o ewolucjonizmie i kreacjonizmie, jeżeli będziecie chcieli. Fajnie byłoby zaprosić jakiegoś kreacjonistę. Myślę o kimś konkretnym. Dobra, dobra, możemy o tym pomyśleć. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę. Człowiek ma coś takiego jak zmysł społeczny i to dużo zwierząt podejrzewam nie ma czegoś takiego, bo żyje w dużo mniejszych grupach. Natomiast nasz zmysł społeczny jest dość mocno rozwinięty i jest pewnego rodzaju właśnie umiejętnością tworzenia też abstrakcyjnych wyobrażeń i pewnego rodzaju siatek. I te siatki i wyobrażenia być może będą lepiej odwzorowywane i przez sztuczną inteligencję, która będzie miała na przykład dostęp do dużej ilości danych i będzie w stanie podejrzeć dużą liczbę kontaktów na przykład w social mediach między ludźmi i wytworzyć bardzo ciekawe teorie na temat społeczeństwa i być może to zrozumienie tego, że tak powiem, Boga, jak już tu wspominałem o tej koncepcji, że Bóg jest społeczeństwem, być może to zrozumienie pozwoli nam zoptymalizować nasze interakcje w sposób, który będzie najbardziej harmonijny. To by było cudowne. Ja w ogóle jestem w ogóle... mam wielką nadzieję, że nauki społeczne doszlusują do reszty nauk, bo mam wrażenie, że jesteśmy na etapie takim, jak na przykład kiedyś w starożytnej Grecji były nauki o żywiołach i były żywioł ziemi, wody i tak dalej i one sobie, co to jest na takim poziomie w tej chwili są w porównaniu na przykład do fizyki, jakbyśmy te nauki ze starożytnej Grecji porównali do obecnej fizyki, to mi się wydaje, że nauki społeczne są na takim raczkującym poziomie w tej chwili i dopiero próbują zrozumieć to, co się dzieje między ludźmi i próbują to zrozumieć też w taki sposób bardzo wyjałowiony. Tam nie ma tego, że tego, o czym mówiłeś, Łukaszu, tych takich odczuć, tego, jak nasze relacje są regulowane przez nasze emocje, to wszystko jest jeszcze do tego nie dotarliśmy. My mierzymy bardzo takie powierzchowne rzeczy, z których nam wychodzą trochę absurdalne wnioski i trochę absurdalne rozwiązania, które często okazują się przeciwskuteczne, bo okazuje się, że zbyt płytko patrzyliśmy. Ale dobra, to już jest taka moja w zasadzie już do powiedzenia i wchodzenia na nowe tematy. Łukaszu? Wiesz co, bo chciałem szybko jakby się do tego odnieść, bo absolutnie nie wydaje mi się to niemożliwe. Jakby przy tym rozwoju sztucznej inteligencji wyobrażam sobie jakby zasymulowaną, napisaną normę moralną czy normę etyczną jakąś, którą jakby wrzucamy do sztucznej inteligencji i jeżeli jest odpowiednio, nie wiem, szybki komputer i robimy sobie symulację, w jaki sposób dana norma moralna będzie działała w milionach interakcji między ludźmi. Teraz jest tylko kwestia mocy obliczeniowej. Jeżeli, nie wiem, komputer kwantowy czy cokolwiek pozwoli realnie zasymulować, w jaki sposób, a to też wcale nie jest niewykonalne, dlatego że możemy sobie stworzyć tak zwanego agenta z angielskiego agent, po prostu jakąś jednostkę na podstawie na przykład jej obserwacji ruchów z mediów społecznościowych, co da się zrobić, czyli jakby odwzorować realne interakcje, realne reakcje człowieka i nazwać go po prostu agentem, stworzyć tych agentów 36 milionów na przykład, tak, i wrzucić je do przemielenia i wrzucić im jakąś normę moralną, że ma
macie się zachowywać w dany określony sposób i na wyjściu otrzymać wynik, na przykład w jaki sposób ta norma moralna wpłynie na całą społeczność za 5 lat. Mi się wydaje, że to coś takiego tak, jest potem, do zrobienia. A potem te normy możemy implementować w społeczności. Tak, być może jeżeli będziemy mieli wystarczająco złożony obraz tej społeczności, to te zalecenia będą działać. Mi się przypomniały od razu filmy z blobami, gdzie masz symulację kooperacji i agresji i te bloby różnie się rozkłada. Dokładnie. To, okay, to jest dokładnie bardzo, bardzo o to ciekawe. Mi chodzi. Słuchajcie, ale, kończymy. Ale żeby okay. tą normę utrzymać, myślę, że trzeba będzie skorzystać z mechanizmów religijnych. I tak jak niedawno w kinach Duna, więc bardzo dobry przykład jakby tego, że Fremeni robią coś i tak naprawdę każdy z nich nie wie i po prostu jakby robi coś, co jest zapisane w ich tradycji, a tak naprawdę jakby organizują wielki plan dotyczący całej planety, ale poszczególna jednostka nie ma pojęcia, że to robi, po prostu wypełnia tradycję. Wydaje mi się, że tak samo, gdyby takie normy zostały ustalone w wyniku przemielenia przez superkomputer kwantowy, to i tak trzeba by je podać ludziom w sposób religijny. To jest to, co ty mówiłeś o tym weganizmie, że my mamy po prostu tak głęboko zakorzenione mechanizmy, ale żeby mieć motywację do robienia tego, musiałoby to mieć dla nas w jakiś sposób charakter religijny. Myślę, że może czekać nas deifikacja sztucznej inteligencji, ruchy religijne i rozmaite nawet wojny religijne, ale słuchajcie, ja bym chciał się już teraz pożegnać, bo sztuczna inteligencja to jest taki temat, o którym byśmy mogli zrobić w ogóle osobną audycję. Natomiast moim i Państwa gośćmi byli Łukasz Jankowski, prowadzący fanpage Życie jak w Paleolicie, Dariusz, przepraszam, ale nazwiska Twojego zapomniałem, Dariusz Parzonko, prowadzący, mógłbyś powiedzieć, ja już powoli mój umysł zaczyna wszystko zapominać. Kanał na YouTubie Laksza Yoga, Dariusz Parzonko. Tak, ten kanał będzie podlinkowany. No i Paweł Chrul, prowadzący Klub Hebrajski. I Bartek Kwapisz, Bartek właściciel Kwapisz, kanału Poszlakowane opinie. Tak, tak. Polecam też sprawdzić Bartka Fejsa, bardzo ciekawe wpisy. Bardzo ciekawe wpisy, w zasadzie kontynuacja moich starych blogów. Dziękuję serdecznie i życzę Wam dobrej nocy, dobrego wieczora. Dzięki wielkie. Cześć. Popa. Cześć. Shalom.